I jeszcze raz dzień dobry wszystkim i chciałem i się cieszę, że mamy następne turkusowe śniadanie w Łodzi, 27 bodajże. Wow. W sumie to jest 171 turkusowe śniadanie w Polsce. Turkusowe śniadania są inicjatywą ogólnopolską, jak też lokalną. Każde miasto, które uczestniczy, jest nas w tej chwili chyba 6, 7, 8 miast, ma dużą autonomię. Od marca przeszliśmy na online, stąd jest łatwiej nagrywać, ale z drugiej strony nie ma tej energii spotkania bezpośredniego. Ale stąd na przykład, Mileno, dla ciebie jest łatwo uczestniczyć w spotkaniu w Łodzi, nie musisz jechać. To prawda. Dzisiejszy temat trochę wyszedł nam nawet z tego poprzedniego spotkania, kiedy rozpatrywaliśmy i takie troszkę głębiej to, co u ciebie, Milano, się dzieje, znaczy tak się dzieliłaś, to, co Rafał się dzielił z Poznania, to, co u niego się dzieje. Wyszło nam, że takie śniadanie typu turkusowe rozkminy, czyli Ask me anything, to byśmy sobie zrobili. To nie jest na zasadzie takiej, że uczestnicy pytają, a tu mamy takich super ekspertów, Dominika jest super, Małgosia jest super, ja nie jestem super. Chodzi o to, żebyśmy się popytali siebie nawzajem, bo to dość mocno rozwija i daje nam różne perspektywy. I to jest takie spojrzenie. O, to tyle ode mnie. Gosiu, coś od ciebie? Nie, ja w ogóle cieszę się, że jest nas tak troszkę mniej też, bo to właśnie pozwoli zadać pytania i pogadać o tym, o czym czasami nie gadamy zupełnie. I liczę też na to, że będziemy sobie troszeczkę rozkminiać i dopytywać się też o to, co tak naprawdę się gdzieś tam dla mnie wokół mitów takich turkusowych mieści. I zawsze jest za mało czasu, żeby o tym też pogadać i zastanowić się tak naprawdę nad tym wewnętrznym fuj, które gdzieś tam jest. I myślę, że jest w każdej tak jakiejś tam, nie wiem, idei, pomyśle. Więc cieszę się na to spotkanie dzisiejsze. No ja też liczę, że będziemy mogli trochę porozmawiać o tym, na co zwykle brakuje czasu na śniadaniach, bo jak jest jakiś prelegent, to przeważnie wypełnia jednak znaczną część tej przestrzeni i już uczestnicy nie za bardzo mają czas, żeby właśnie pogadać, podzielić się swoimi refleksjami, więc mam nadzieję, że tutaj powychodzą jakieś takie dodatkowe kwestie i przemyślenia. No dobra, no to propozycja, to zróbmy sobie rundkę otwarcia, z czym przychodzimy i o czym byśmy, i czego może chcielibyśmy się dowiedzieć, albo czym podzielić, albo o co zapytać. Nie wiem, no. Milano, widać ciebie, to może ty? Nie ma problemu. Ja lubię być pierwsza, potem mogę słuchać. Potem Dawaj. będziesz mogła kontynuować śniadanie. Dokładnie, będę mogła po prostu słuchać, nie, bo tak to cały czas słyszę. Czyli mam się przedstawić. Jestem Milena Jastrzębska. Jestem z Warszawy, a dokładnie pod Warszawą siedzę teraz i mieszkam. W sumie od strony Łodzi przy S8, czyli jak tam bym wjechała, to jestem chwilę u Was, ci, którzy są z Łodzi. Współprowadzę od 1,5 roku, znaczy ja jestem częścią od 1,5 roku rodzinnej firmy sieci salonów optycznych Orlińscy. Firma istnieje 30 lat, została założona przez mojego tatę i mamę 30 lat temu. Od 20 lat w firmie jest mój brat, a ja z mężem od 1,5 roku. I jest to duże wyzwanie, jak już opowiadałam ostatnim razem, co Andrzej wie. I moim zadaniem w firmie jest zmienianie, przynajmniej ja je tak widzę. Zmienianie firmy z takiej autorytarnej z lat 90., mocny autorytet mojego taty, a potem jeszcze gorszy mojego brata, znaczy taki autorytet, w taką firmę, która jest przyjazna i otwarta i normalna w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Udaje się to po trochu, natomiast no, mierzę się z jakimiś trudnościami, znaczy wieloma codziennymi, ale ja jestem optymistą, więc mnie to tam raduje, w sensie, że te zmiany wszystkim mnie cieszą. I teraz co bym chciała. Tak, co na dzisiaj ciebie interesuje? No ja teraz się zastanawiam się nad taką rzeczą, bo my mamy teraz w firmie strukturę spłaszczoną całkowicie, powiedzmy, to znaczy, że mówiłam o tym ostatnio, skorzystaliśmy trochę na COVID-zie i zrobiliśmy restrukturyzację naszej firmy w postaci destrukturyzacji, czyli po prostu przestaliśmy wszystkich nazywać kierownikami i tak dalej. Natomiast i aktualnie mamy zespół taki, no tam 16 osób gdzieś,
On się będzie powiększał, bo to, nasze, to jest taki czas wstrzymania. Mhm. I teraz taką mam sobie, zastanawiam się, wszyscy są niby na tym samym poziomie, jakby jeśli chodzi o stanowisko. Rozumiem, że nie potrzeba niby nazwy stanowiska do tego, żeby ktoś się rozwijał, miał swoje różnego rodzaju umiejętności, zadania i projekty, ale zastanawiam się, jak to jest w kontekście odbioru tej osoby, która pracuje w naszym zespole, bo przecież to, że u nas pracuje i jest na przykład doradcą klienta, a teraz powiedzmy, no część z nich jest lider, tak, no to tak się nazywa, a był kierownik, a teraz jest lider i nie ma za bardzo perspektywy nazywania tego stanowiska jakoś inaczej, takiego awansu stricte. Czy to w ogóle ma szansę przetrwać i czy ludzie będą się czuli, że robią postęp, że jakoś wchodzą na szczeblach kariery? No bo ja nigdy nie pracowałam na etacie i mnie nie interesowało nigdy takie CV moje, w sensie wiecie, co tam mam w CV, tak jakby nigdy o tym nie myślałam, ale pewnie ludzie tak myślą. Tak? No i teraz pracowali tu i teraz co mają w tym CV? Zakładam, że oni oczywiście nie myślą o tym dziś, żeby pracować gdzieś indziej, ale może tak myślą. Więc na wypadek tego, jak to rozwiązać? Czy wy w waszych firmach, czy w turkusowych firmach istnieje coś takiego, jak jakieś szczeble i nazwy, stanowisk jakoś się da piąć po tym, czy właśnie nie? Mm-hmm. Dobra, no. To zaparkujmy. To rozumiem, że mamy tutaj taką zagwozdkę troszkę. Płaska struktura. W związku z tym, co przy płaskiej strukturze możemy zaproponować sobie nawzajem, jeżeli chodzi o rozwój i na poziomie rozwój a stanowisko. Okay? Tak. To zaparkujmy na razie. To... Rozwój a stanowisko, rozwój a kariera, tak? Bo to słowo kariera jest ważne. Andrzeju, przepraszam, bo turkusowy czeka na wpuszczenie. Ja próbowałam wpuścić, ale jakoś chyba nie umiem obsługiwać drzwi do Zooma. Nie, ja też go próbowałem, ale zobaczymy, czy uda mu się dołączyć, czy nie. Okej. Dobra, to Milano, wielkie dzięki. Aniu, jak tam u ciebie? Dwa słowa byś chciała powiedzieć i ewentualnie o czym chciałabyś porozmawiać bądź cokolwiek? Ania napisała, że się uczy i będzie przysłuchiwać, ale może jednak Anna coś dorzucisz. Czemu szczególnie byś chciała się przysłuchać? Albo napisz na czacie, jeśli tak ci wygodniej. Nie. Dokładnie, spokojnie, jak wolisz się przysłuchiwać, możesz się przysłuchiwać, to też będzie wartość i będzie fajnie. Okej, okay. Krzysiu, a jak u ciebie? To u mnie to wygląda tak, że jestem bardzo mocno zainteresowany zbudowaniem wręcz pewnych ram dla współpracy, nazywam to frameworkiem, tak? I myślę o stworzeniu tego w ramach z jednej strony takich dobrych praktyk dla małego zespołu, w którym działam, a z drugiej strony jako coś, co tak naprawdę może być takim trochę wstępem do dzielenia się swoim doświadczeniem przez innych, którzy też mogą być zainteresowani tym, żeby wejść w jakieś ramy. I tak naprawdę no staram się ostatnio bardzo dużo czasu spędzać właśnie na różnych rodzajach turkusowych spotkaniach i poszerzać swój mindset tak bardzo szeroko. To, co jest dla mnie tak najistotniejsze właśnie ostatnio, to jest tak trochę wychodząc ze Spiral Dynamics, takie spojrzenie ze strony pełni i z jednostki na turkus. W zasadzie w swoich rozmyśleniach dochodzę do tego, że to jest w zasadzie podstawa, a w pewien sposób samozarządzanie i nawet ewolucyjny cel są skutkiem tego, że tak naprawdę każdy indywidualnie ma wolność, która nie ogranicza innych. Mm-hmm. Czyli takie podejście z poziomu ja. Tak. Czyli takiego nie było. Okej. I o tym byś chciał dzisiaj też trochę pogadać? Tak, zdecydowanie chciałbym spróbować to jakoś właśnie trochę może poukładać, trochę wniknąć głębiej w ten wątek. Dobra, super. Dzięki wielkie. Ja sobie zapisałem to. No dobra, to mamy, dołączył do nas jeszcze turkusowy, cały czas się stara, dołączył do nas Mieszko bodajże. O. Okej. Okay. Mieszko, my się akurat znamy, więc my się nie musimy przedstawiać, ale pozostali ciebie nie znają, to dwa słowa jakbyś mógł powiedzieć i w sumie, bo dzisiaj mamy taki charakter ask me anything, czyli czy i co byś chciał się dowiedzieć bądź porozkminiać w ramach turkusu? Cześć.
Ja współpracuję z Andrzejem w jednej organizacji. Jestem programistą na co dzień. W sumie to od Andrzeja się dowiedziałem o turkusowych organizacjach. Bardzo mi się koncepcja podoba. Chętnie posłucham o czymkolwiek. Sam niestety aktywnie nie bardzo mogę wziąć udział, bo jestem trochę w innych obowiązkach też uczony, więc bardziej chętnie posłucham czego ciekawego, co ciekawego powiecie. Okej. Dobra. A my o czym chcemy? Dominiko, co ty byś chciała? Znaczy, mnie to właśnie tak w kontekście tego, o czym wczoraj też rozmawialiśmy, tak między sobą, to nie wiem, czy tutaj jakoś to wyjdzie, zobaczymy, ale właśnie mnie to interesuje taki wątek właśnie, jak każdy z nas ten turkus rozumie na jakimś takim głębszym poziomie. Bo on mam, bo no, generalnie to jednak jest tak, że to nasze, te nasze wyobrażenia się różnią. I każdy trochę inaczej tak rozumie ten turkus. Więc to z mojej strony. Okej, dobrze. No dobra. Gosiu, coś ewentualnie z twojej strony? Znaczy ja się ostatnio też przyglądam i też w różnych projektach, które gdzieś tam realizuję, takiemu zjawisku pod tytułem moja podmiotowość i twoja podmiotowość, tak? Czyli coś, co dla mnie jest bazą tak naprawdę w turkusie, czyli taka człowiekocentryczność, uważność na potrzeby i na to, co ten człowiek ze sobą niesie. I rzeczywiście, zwłaszcza w tych sytuacjach teraz takich trudnych, w których jesteśmy, gdzie w różnych firmach są różne wydarzenia, różne decyzje są podejmowane na skutek kryzysu tak naprawdę i niedoborów, nie wiem, kontraktów, niemożności prowadzenia biznesu. No czasami trzeba podjąć jakieś bardzo trudne decyzje, typu odchudzamy zespół albo, nie wiem, płacimy 80% tak wynagrodzenia albo na przykład obiecaliśmy ludziom rozwój i ciekawe projekty, a tymczasem przebieramy nogami w miejscu, starając się nie przewrócić za bardzo. I te takie potrzeby podmiotowe, bardzo takie osobiste, nie zawsze są realizowane. A czasami ludzie no, bardzo mocno o to zabiegają, żeby nie powiedzieć, że walczą. I troszeczkę też widzę, że zdarza się takie umniejszanie, tak, tych potrzeb innych osób, tej podmiotowości innych osób. Czyli takie zjawiska, w których to moje jest mojsze niż twojsze. I to jest dla mnie takie bardzo atawistyczne, tak? Czyli takie okej, no jak tej michy jest mało, no to każdy się rozpycha, żeby się nakarmić wystarczająco dla siebie, a może nawet na zapas. I to, co mnie ciekawi, to jest właśnie jak ten turkus, jakkolwiek każdy go sobie definiuje, jak on może funkcjonować, jak go zachować, jak go uprawiać w sytuacji, w której nie mamy takiego komfortu, tak? Czyli nie leżymy sobie na tych turkusowych łąkach i tak nie możemy sobie powiedzieć, ależ Janie, jakżeż cudownie dołożyłeś perspektywę do naszego projektu, tak? Bo jesteśmy na etapie języka, weź kurde nie pitol, bo wiesz, no nie mamy na to kasy, tak? Więc... No i teraz co z tym zrobić, nie? Okej. Okay. To wyszło mi, tak sobie ponotowałem, że takie konkretne wyzwanie to jest milenium ciebie. Takie fajne, bo do tego możemy się przyczepić od razu. Po stronie Krzyszku, twoim jest spojrzenie z perspektywy pełni i zobaczenie, jak ta pełnia w kontekście pełnia samozarządzanie, pełnia ewolucyjny cel wychodzi. Myślę, że to troszkę powychodzi przy rozkminianiu tego wyzwania, które ty, Mileno, rzuciłaś, tak mi się wydaje. U Ani, u Mieszka bardziej na zasadzie słuchania i ciekawości. U Dominika, u ciebie taki standardowy cały czas przewijający się, czym jest turkus dla każdego z nas.
No i Gosia, u ciebie ta podmiotowość. Tak, ale też w kontekście, wiesz, jak gdyby tego zespołu, który tworzą tak. różne podmioty, nie? Dokładnie. A u ciebie, Andrzeju? Nie wiem, wiecie, ja tak przyszedłem z taką otwartością, tak jak i Ania, i Mieszko, posłuchania i trochę powtryniania się ze swojej perspektywy w różne tematy, a tak z takim swoim czymś, nie przyszedłem. Dzięki Krzyszku za pytanie, tak. Czyli ja tak bardziej tak też posłuchać, też się nauczyć, dowiedzieć, bo to każdy z nas, ta wymiana doświadczeń, to jest w obie strony. Każdą stronę, nie w obie, w siedem stron. Ale jak nie ze swoim, jak mówisz, że z potrzebą wtryniania się? No to okej, to przyszedłem. Nie, z potrzebą posłuchania się i może trochę po takiego powkładania kija w mrowisko w niektórych tematach, żeby też znaleźć może troszkę inną perspektywę. Ale wspólnie, nie to, że moją, inną i tak dalej, nie. Ciekawe, ilu z nas teraz się okopało w swoim mrowisku, no dobrze. Każdy z nas ma swoje mrowisko, z którego wychodzi, do którego wraca. Tak, i którego, wiesz, spędzi, drapie i którym musi zarządzać. Dokładnie. Okej, okay. No to moja propozycja to może właśnie ten temat, Milan, do twój, bo wokół tego tematu te inne też pojawiają się, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Czyli ja zrozumiałam, tak usłyszałam, bardzo mocno mi to zarezonowało w tym, Milena, co mówiłaś. Może też właśnie dlatego, że dla mnie to jest ta perspektywa zespołu i tego turkusu w zespole. Że jak właśnie zejdziemy do takich, nie wiem, potrzeb takich bazowych, to ludzie idą do pracy, czy robią cokolwiek, tak, ale no, powiedzmy, że idą do pracy, też z pewną wizją swojej takiej kariery, nie, i tego, co się będzie wydarzać na poszczególnych szczeblach. I mogą na rekrutacji nie mieć odpowiedzi na to durne pytanie, które rekruterzy nieustannie zadają, typu, gdzie się pan widzi za 5 lat? Bo po prostu nie planują aż tak daleko. Natomiast tu i teraz coś by tam chcieli osiągnąć i czasami to jest właśnie nazwa stanowiska. Ja pamiętam takie czasy, kiedy też wszyscy byliśmy menadżerami, tak? Bo to były czasy, kiedy się angielskie nazwy pojawiały. W związku z tym wszyscy mieliśmy tak, nie wiem, Maria Sales Manager albo jakiś tam inny, a tak naprawdę byliśmy przedstawicielami handlowymi, tak zwanymi szlifobrukami, którzy jeździli tak od klienta do klienta. Natomiast w towarzystwie, tak, w jakichś tam relacjach takich pozasłużbowych, no to jak się machnęło taką wizytówką na spotkaniu rodzinnym albo właśnie jakimś kumpelskim, no to się okazywało, że wszyscy tam chylili czoła, bo mieliśmy do czynienia z menadżerem, nie? I to się wszystkim kojarzyło jako właśnie takie osiągnięcie zawodowe gdzieś tam w strukturach firmy. I tak słuchając tego, co mówiłaś, trochę się zastanawiam właśnie, na ile dzisiaj i ile jest takich osób, którym ten zewnętrzny atrybut w postaci nazwy stanowiska jest niezbędny, który ich definiuje, który, nie wiem, daje im poczucie wartości i w ogóle jak o tym z ludźmi rozmawiać, nie? Bo to jest takie, powiedziałabym, coachingowo-terapeutyczno, nie wiem jaka rozmowa, zaglądanie gdzieś tam do duszy, do takich bardzo bazowych motywacji i potrzeb. No bo to jest też o tym, co buduje nasze ego, prawda? Tak. W sumie fajnie, Małgosia, mówisz, bo jak pytasz, jak rozmawiać, to ja sobie zapisałam, że rozmawiać w ogóle. Bo już jak to sobie poradzimy, tylko że rzeczywiście nie pomyślałam o tym, żeby zapytać o ten zespół, jak oni się mają co do tego, że te stanowiska się tak nie nazywają. To wydaje się być najbardziej naturalnym rozwiązaniem, nie? No, bo każdy rzeczywiście może mieć jakieś inne potrzeby, bo mi się to też wiąże trochę z talentami galupowymi i z osobami, które mają wysoko taki talent jak poważanie. Na przykład. Ja mam taki talent. No. Na 6. miejscu. No właśnie. Ja mam generalnie nisko, to znaczy w większej rzeczy mam w poważaniu. Tak, bo
chyba tej Zagłoski, o której ty mówiłaś, też nie słyszał Mieszka, bo tylko później się dołączył Iwona, która teraz się dołączyła. Tak dla przypomnienia, w ramach firmy rodzinnej, która ma ponad 30 lat, w tej chwili są zmiany w kierunku spłaszczenia i takiego upodmiotowienia się, czyli żeby każdy mógł się czuć, ale to Milano, ty sama byś musiała powiedzieć, jak się czuć. Kroki, które zostały zrobione, to spłaszczenie struktury i pytanie Mileny było takie, czy da się w ramach płaskiej struktury zdefiniować jakąś ścieżkę rozwoju, jakąś karierę, tak? To mniej więcej takie pytanie. To tak nie, dla tu Mieszko, dla ciebie, Iwona, dla ciebie, żebyście mieli ten kontekst. Ja się zastanawiam właśnie, czy tak faktycznie chodzi tutaj w sumie o ścieżkę kariery, nie? Znaczy w zasadzie teraz jest tak, że jesteśmy dość mocno w sferze domysłów, nie? Od strony tego, o co faktycznie może chodzić pracownikom. Tam na koniec jeszcze, jak Milena mówiła, pojawiło się wspomnienie, że w sumie może chodzić o to trochę, jak te osoby mogą sobie poradzić w przyszłości, jeśli musiałyby szukać pracy, tak? Co mogą pokazać, jeśli tak naprawdę nie jest stanowisko, tak? Jako to, gdzie zdobywało doświadczenie, nie? Więc tutaj wydaje mi się, że w pewien sposób też chociażby tak bardziej standardowo wychodząc z ról, tak, i opisu tego, co udało się, że co się robiło, tak, co udało się osiągnąć. Jeśli to byłoby na przykład aplikowanie do firmy pomarańczowej, byłoby no, pewnie ciągle możliwe, tak, że nie jest tak, że jakby stanowisko tak mocno musiałoby kogoś definiować. Trochę, nie wiem, czy nie spłycając z tego tematu, ale tak może trochę szukając jakby innych ścieżek do podążania. Do realizacji potrzeb. A takie pytanie, Milena, do ciebie. Czy wiesz, jak się, bo ta zmiana teraz nastąpiła, jeżeli chodzi o spłaszczenie, o zmianę struktury. Co ludzie na to? Teraz. Oni na to są OK. Czyli we wszystkich rozmowach ze mną, takich czy grupowych, czy indywidualnych, ja sama ich pytałam o to, tak? Na ile czują, że są potrzebni kierownicy i stosunki. Powiedzieli, że to nie jest potrzebne aktualnie. Ale pojawia się to słowo aktualnie, czyli jest jakiegoś rodzaju tymczasowość, taka covidowa może, czy jakiegoś rodzaju transformacja. Natomiast to, co obserwuję, to już przy ostatnich takich rozmowach, jakichś przy okazji, dwie osoby mi powiedziały coś takiego i to w osobnych, indywidualnych rozmowach. I pomyślałam sobie, jak bardzo to takie podejście do kursowe zmienia, to kursowe, czy jakkolwiek takie przenoszące odpowiedzialność, zmienia to i wyzwala u ludzi to, że muszą sobie sami odpowiedzieć na pytanie, bo oni mi powiedzieli, wiesz, ja tak teraz się zastanawiam, w którą stronę pójść tu w firmie, które projekty wybrać i co będzie bardziej moje, a nie moje. Czyli to się jakoś tam zadziewa, bo wcześniej było tak, że no jestem sobie tam tym doradcą, potem badam wzrok, a potem jestem zastępcą kierownika, potem jestem kierownikiem, no pozamiatane, nie? A oni teraz są w takim, kurczę, nie? Że tak mogę wziąć wszystko i tak, czy mnie to bardziej interesuje, czy mnie to. I to jest fajne oczywiście, że dla mnie to jest w ogóle zupełnie naturalne, tak sobie, tak ja tak widzę życie, nie? Tak? Nigdy nie widziałam go inaczej, ale myślę o tym, że to jest po prostu dla, że niektórzy czują się w tym zagubieni i teraz moja chyba rola, żeby mi jakoś pomóc się określić i właśnie tu się pojawia to moje, że, bo jak to powiedzieć, ja mam taki, dla mnie to jest okej, że jest taka niejednoznaczność, tak? No to tu sobie tak, spróbujesz tu tego, to jest, ja tak żyję, ale oni, niektórzy potrzebują tej odpowiedzi. Co jest ich ścieżką? Mm-hmm. Tak, że kim oni będą? No coś takiego. I nie jestem w stanie im na to odpowiedzieć, poza tym, że pomagać im mówić, że to jest właśnie takie, że mogą być kim chcą, nie? Ale to brzmi trochę tak bardzo, bardzo coachingowo. Więc za górnolotnie, nie? Że to no, może być kim chcesz, wybierz co tylko chcesz. Oni też chcą mieć jakąś taką drogę. Tak czuję. Chcą wiedzieć, w jakich ramach się poruszają. Tak. Tak. Znaczy ja sobie teraz, jak cię słucham, Milena, to tak sobie pomyślałam o takiej rzeczy, przez którą ja przechodziłam z zespołem. To znaczy w momencie, w którym wchodzisz w zmianę jakąkolwiek, tak, przestawiasz klocki, nie wiem, zmieniasz strukturę, no to zawsze jest tak, że to jest tak zwana prawda, tak, że ogólnie znana, że jest ta krzywa zmiany, ludzie się tam muszą tak w tym wszystkim, to dotyczy każdego z nas, jakoś tam osadzić, przyzwyczaić, nie wiem, rozejrzeć, tak. Ja się śmieję, że robię często takie porównanie do moich doświadczeń, ponieważ ja się często w życiu przeprowadzałam
I to zawsze tak zmiana jakby mieszkania, nie wiem, przestrzeni, no inaczej stawiasz meble, gdzie indziej jest kontakt, tak, jak wchodzisz do pokoju. I to jest dla mnie taka wizualizacja zawsze właśnie zmiany, że ten moment, w którym wchodzę do ciemnego pokoju i wiem, że jak wyciągnę rękę, to trafię na kontakt, czyli gdzieś moja pamięć mięśniowa już się ustawiła tak, że jakby na właściwej wysokości tego kontaktu szukam i we właściwym miejscu, to jest potwierdzenie, że zaakceptowałam fakt, że coś się zmieniło i ja już pracuję z tą zmianą, już się w niej urządzam, a moment, w którym wchodzę do tego pokoju, żeby coś sięgnąć z drugiego, nie wiem, końca tego pokoju i zwinnie na tyle, na ile mi tusza pozwala, manewruję pomiędzy meblami, nie obijam się o nie, biorę rzecz i wychodzę bez zapalania światła, to znaczy, że ta zmiana stała się dla mnie nawykiem. I są osoby, które zawsze będą potrzebowały latarki, czołówki, żeby wejść do tego pokoju. I są osoby, które bardzo szybko zaczną po nim biegać. Oj, go się zawiesiło. Halo, halo. Uważanie tej różnorodności potrzeb, tej różnorodności jakby umiejętności konsumpcji zmiany, zobaczenia tej zmiany, zaakceptowania tej zmiany. Bo tak jak jest, nie wiem, 30, 50, 100 osób w firmie, tak, czy 3, czy 4, tak każdy będzie miał inaczej, indywidualnie. Bo jesteśmy podmiotami, jesteśmy inni, mamy inną historię, inne doświadczenia. Jeżeli ktoś całe życie za każdym razem, kiedy próbował wejść w zmianę, dostawał w dupę, i wszystko mu się waliło, no to on będzie się przed tą zmianą bronił, bo jemu się to po prostu źle kojarzy, tak? Będzie miał taką postawę samospełniającej się przepowiedni, że jak wejdziemy w zmianę, to na pewno, nie wiem, stracę pracę, będzie źle, nie wiem, będą kłótnie w firmie albo cokolwiek innego. I dla osoby z dużą potrzebą takiej relacyjności, wizja, że będziemy się kłócić, bo jest niedookreślone, kto co robi i każdy może robić wszystko, i ja uwielbiam po prostu parzyć tą kawę, ale za chwilę przyjdzie ktoś i powie, że się na tym nie znam, chociaż robię to od 30 lat, bo on lepiej parzy tą kawę i on się będzie teraz lepiej czuł w parzeniu tej kawy, no to mi zabierze wszystko, tak? I ciągle wracam do tego, jak te podmioty w tym zespole tak naprawdę, jakie umowy, jaką komunikację, jakie rozmowy trzeba przeprowadzić, żeby ta zmiana pomału się wydarzała, tak, krok po kroku. Bo to się samo nie wydarzy. Jeśli ktoś mi mówi aktualnie, tak, że aktualnie to jest dla mnie ok, to ja już słyszę w tym pytanie takie podpytania, tak, które mi się gdzieś tam na ścianie wyświetlają. Czyli dobra, aktualnie jest ok, ale o czym ty myślisz za chwilę, tak? Jak ty widzisz przyszłość? Co to dla ciebie, ile dla ciebie trwa aktualnie? Albo że na razie sobie sprawdzam. Tak, na razie sobie sprawdzam, nie? Patrzę, co się dzieje. Nie wiem, też sprawdzam ludzi, współpracowników, nie? Sprawdzam też w takim sensie, że patrzę, gdzie się zawiążą jakieś bandy, jakieś koterie, jakieś watachy, tak, co się wydarzy, ale sprawdzam też szefa, tak? Bo to wiecie, takie spadachroniarskie idee szefów, które gdzieś tam nagle szef wrócił ze szkolenia albo z turkusowego śniadania, wchodzi i mówi, teraz gdzie kurwa turkus? I wdraża, nie? No ale to tak wdraża do pierwszej faktury, czy do pierwszego bilansu, potem się okazuje, że to mu nie działa na cyfrach i ludzie, którzy się zaangażowali, nagle stają się pierwszymi wrogami, nie? Bo słyszą, a czemu mi nie powiedzieliście, że to nie zadziała? No, to takie mam rozkminy, że jednak ci ludzie i ten zespół złożony, nie wiem, z 30 podmiotów, z których każdy ma jakby inne potrzeby, inną wizję, inne lęki, inną historię, inne interesy, inny biznes, tak?
No jest trudne i tak jak mówiłeś, Krzysztofie, jeśli ktoś mówi, dobra, to aktualnie dla mnie to jest perspektywa 2 lat, bo ja chcę się nauczyć, zdobyć zawód, nie wiem, zobaczyć trochę, jak to jest w tym turkusie, fajnie, zacisnę zęby, a potem chcę wyjść z firmy, bo na przykład, nie wiem, równolegle szwagier rozwija swoją firmę, jak już będzie, ja mu tam pomagam po godzinach i jak już będzie nas stać, tak, to ruszymy pełną parą i ja będę po prostu pracował na swoim, no to taka osoba może nie mieć potrzeby rzeczywiście nazywania stanowisk i budowania sobie tego CV tak po hierarchii w tym języku rozumianym przez te organizacje pomarańczowe. Ale jeżeli ktoś na przykład zarządza jakimś zespołem, procesem, projektem i mówi sobie, dobra, to ja potem chcę być bardzo ważnym jakimś PM-em w jakiejś korporacji, no to dla niego to, jak się nazywa jego stanowisko, jest istotne i ono się musi nazywać tym językiem, który będzie zrozumiałe później na rynku pracy. Bez dopytywania, ale co to właściwie znaczy, tak, nie wiem, strażnik W3, nie? No i teraz pytanie, jak ludziom to dać, nie? To jest ogromne dla wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, bo mi się jeszcze tutaj pojawia taka kwestia w ogóle właśnie planowania kariery za X lat, kiedy nasz świat się tak dynamicznie teraz zmienia i tak naprawdę uważam, że w takiej odległej perspektywie jest to teraz ciężko planować. A teraz wiesz, to jak powiedziałaś... Andrzej, to tak jest sobie... mikrofon. Nie słychać cię, Andrzeju, jeszcze. Już się tam mikrofonować. Mamy szalejące wucha, jakby nie było oprócz pandemii, więc... To już nawet ja słyszałam taki wywiad też z Wojciechem Eichelbergerem i z Jackiem Santorskim. Oni nawet już mówili o świecie bani. Tak, tak. No, więc jeszcze jakaś jest inna perspektywa w ogóle tej naszej rzeczywistości. Więc właśnie no tutaj mi się tak odpala w ogóle takie planowanie tej kariery z takim wyprzedzeniem na 3 czy więcej lat w przód, no to jest naprawdę... To się wydaje być rzeczywiście abstrakcyjne, znaczy no, bo się nie spodziewał pandemii, ale w zeszłym roku zaczęliśmy pracę nad właśnie takim może planowaniem ścieżek, zaczęliśmy to rozwijać, wygląda to wszystko po prostu do kosza. I jak to mówił jeden z moich znajomych menedżerów, kawał profesjonalnej, dobrze wykonanej, niepotrzebnej nikomu roboty. A takie pytanie jeszcze, Milon, właśnie do ciebie, bo ta zmiana, która nastąpiła, to była zmiana z inicjatywy konkretnej osoby, czyli twojej i tylko twojej? Czy to była zmiana na zasadzie, chcielibyśmy coś osiągnąć i wspólnie sobie pogadaliśmy, żeby to osiągnąć, to pewną drogą do osiągnięcia tego na przykład jest spłaszczenie struktury. To było twoje czy bardziej zespołu? To było bardziej moje i zaczęło się, kiedy ja w ogóle przyszłam, tak? Czyli 1,5 roku temu, w sensie ja wiedziałam, że to jakoś czeka nas. I mówię, że to moje, bo ja z tym przyszłam, a z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to się zadziało tak, że ja przyszłam i to wprowadziłam. Nie wiem, jak to powiedzieć, tak? No nikt wcześniej na to nie wpadł. Bo w ogóle nie było takich, nie było o tym mowy, ale jakby to bardzo małymi krokami nastąpiło, natomiast my ale rzeczywiście takie wprowadzenie tego takie od A do Z, w sensie takie gruba krecha, nastąpiła w kwietniu. Ale to było tak, że właśnie ty przyszłaś, zaproponowałaś coś takiego i oni na to przystali? Nie. Nie? Też nie tak, nie. Nie, to się jakby, to się zadziewało nieświadomie bardziej, nie? Przez rok. A kiedy przyszedł kwiecień, to jakby, no to wtedy to wprowadziliśmy razem w kryzysie, razem z wielkimi zmianami strukturalnymi, zmianami w ilości salonów, które mamy, no takimi decyzjami. To rzeczywiście zakomunikowaliśmy odgórnie. Ale no, dużo rozmawiałam z zespołem o tym wiele razy, tak? W sensie na różnych sytuacjach, no czasem rozmawiamy, no jakoś, tak? No ale nie było to tak, że oni przyszli i tego chcieli. Myślę, że szczerze mówiąc, to oni nawet na tamtym etapie nie mogli wiedzieć, że czegoś takiego chcą.
Nie wiedzieli... Ja myślę, że do dzisiaj mogą nie wiedzieć, czy chcą, no. Tak? To tak jak mówisz, Dominika, to przyglądanie się, tak, sprawdzanie. To poczekajcie, ale dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego mogą nie wiedzieć? Dlaczego mogą nie wiedzieć, że chcą? No co, no... Jest to dla nich totalnie coś nieznane. Jak nie doświadczyli tego wcześniej, no to niektórzy mogą chcieć sprawdzić, tak? Jak mi z tym jest. Z drugiej strony ja tak czuję, że to, co się dzieje teraz, to odzwierciedla to, co się naprawdę działo w zespołach, tylko to wszystko, co było od strony zarządu szeroko pojętego, coś mi zawiesiło was, nie wiem, czy mnie słychać, że tak jakby to, co się teraz dzieje, to co było wtedy, tylko teraz nie przeszkadza ten zarząd, wiecie, nie? Przecież oni i tak pracowali w tych salonach, w tej swojej dynamice zespołowej. Dzielili się zadaniami, angażowali się. To są jakieś drobne zmiany, więc w sumie jak o to pytasz, Andrzej, to może i rzeczywiście aktualnie no wiedzą, czy tego chcą, bo przecież wiedzą, jak się czują, nie? Mhm. To ja mam może inne pytanie. A czego w takim razie chcą? Bo my tutaj mówiliśmy przed chwilą o tym, że sami tak naprawdę nie wiemy do końca, czym dla każdego z nas jest Turkus i mają sobie takie różne wyobrażenia, różne cele. Jak to wygląda u nich w takiej sytuacji, tak, gdzie w pewien sposób są postawieni przed tym, że okej, idziemy trochę jakby w taką stronę, ale tak naprawdę gdzie? No właśnie, tu się pojawia takie pytanie, bo ja jakoś tak nieśmiało pracuję nad tą zmianą, bez nazywania jej głosem. Bez nazywania jej wielkimi słowami, że tu przyszłam z jakąś ideą, nie? Mhm, bardzo dobrze. Dobrze, a dobra. Nie, bardzo dobrze, bo wczoraj sobie, sorry, taki wtrend, wczoraj mieliśmy taką dyskusję, okej, ale czym jest Turkus? I Turkus dla każdego z nas tak naprawdę jest czymś innym troszkę. I jak mówimy, to idziemy w stronę Turkusu, to potem się okaże, że byliśmy w kupie i każdy poszedł w inną stronę. Mhm. To w związku z tym Turkus jest, znaczy to moje spojrzenie, tak gdzieś obok, a my róbmy swoje, a potem patrzmy, aha, no to nawet współgra, no jest ewolucyjny cel, jest samozarządzanie, o, i doszliśmy do tego, że jest pełnia, to w sumie spełniamy te warunki, a czy to jest Turkus, czy nie, to nas to chyba mniej interesuje. Znaczy właśnie istotne pytanie, czego my chcemy. Żeby nam było dobrze, no. Czego my chcemy i gdzie chcemy dojść, prawda? Czy inaczej, jakie korzyści w sumie Milena przedstawiałaś, nie? Jakby pokazałaś ten cel tej drogi, na którą chodzicie. Tak, język korzyści. Zastanawiam się, to jest dla mnie jakieś takie trudne. Mam to nawet gdzieś zanotowane, żeby się przyjrzeć temu, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie, czego my chcemy, w jakiej perspektywie wy to robicie w swoich organizacjach, zespołach, czy mówimy sobie, czego my chcemy kiedyś, tak wiecie, taki tam to totalna, bo poza tym, że no nie wiem, że misja jest taka, że chcemy, wiecie, ludziom na Mazowszu zapewniać super widzenie, żeby po prostu widzieli w każdej sytuacji, chcemy mieć najlepszą obsługę klienta, to mamy. A teraz czego chcemy jako zespół? Czy to są te takie bliskie cele, czy takie dalekie jako wizja tego, dokąd zmierzamy? Trochę na przykładzie tego Lencioni tak o tym coś tu pisze, nie pamiętam w której książce, o tym, że mamy cel taki mierzalny, to są te sprzedażowe, takie ogólne i cel tematyczny. No nie? I teraz cel tematyczny nazywany na przykład, no nie wiem, że chcemy zgrać bardziej zespół, albo chcemy... Coś tam. I teraz ten, no właśnie, to jak wy mówicie o tym, że chcemy powiedzieć, ustalić zespołem, czego chcemy, to w jakiej perspektywie już do puenty. Tak? Jaki to jest horyzont czasowy? Czego chcemy w ogóle, czy czego chcemy sobie w jakichś ramach? To pewnie zależy. Ale to jest szczera odpowiedź, bo to zależy od nas jako zespołu, czego my potrzebujemy, co nas będzie rajcować, żebyśmy razem działali w tym samym kierunku, a co nie. Dla niektórych może być rajcujące to, że pokażemy tą perspektywę tam daleko, patrz, i on już goni, a dla niektórych może być powiedzieć, okej, ale to jest tak daleko, że w ogóle to mnie nie kręci. Mm. Nie kręci coś innego i to jest kwestia wspólnego ustalenia. Więc z jednej strony no, standardowo z poziomu zarządzania się mówi misja, wizja, strategia i tak dalej. Często się używa bardzo takich naukowych sformułowań, że jak normalnie byśmy sobie porozmawiali, się zapytali, ok, co to jest misja, co to jest wizja, czym się różni, to w większości przypadków mieszamy to. Po prostu.
Ja tutaj się posługuję taką... Ja taką bardzo prostą odpowiedź kiedyś słyszałam, wiesz? Że misja to wisi na ścianie, a wizje to mają menedżerowie w głowach. Okej, okay, i teraz, aha, to co ja z tym mogę zrobić? Tam to wisi, to niech wisi. Ja mam takie spojrzenie na misja, to jest to, co chcemy dać jako wartość na zewnątrz. Co chcemy dać na zewnątrz? Jaką wartość? A wizja to jest do środka, jak tą wartość chcemy stworzyć w organizacji. Czyli jaką chcemy być organizacją, żeby tą wartość dostarczyć. I dla mnie te dwie perspektywy upraszczają wtedy to w ogóle spojrzenie i nie mieszanie misji i wizji. Misja to jest na zewnątrz, wizja jak w środku chcemy działać, żeby było dla nas dobrze i żebyśmy tą wartość dostarczyli. Ja w twojej definicji to tak słyszę, że misja to jest co, a wizja to jest jak. Tak. Można tak spojrzeć. No w tym co też jest co i po co, dlaczego. Tak naprawdę od razu w tym. Natomiast wizja to jest jak. I oczywiście pod to i pod to możemy podłączać, żeby rozbudować znowu te trzy pytania, ale tak, generalnie upraszczając, Gosiu, tak. To ja z kolei z działki product managementu spotkałem się z tym, że wniosek od góry właśnie jest wizja, misja, strategia, potem jakieś plany bardziej właśnie taktyczne. I tak można to uszczegóławiać jakby coraz bardziej, tak wychodząc do jakichś takich najbardziej ogólnych wyobrażeń, to coraz bardziej szczegółowych. Widziałem nawet dość ciekawy artykuł przedstawiający to na właśnie podejściu Muska do widzieć chociażby tak podbijania kosmosu, powiedzmy, i potem w takim razie jak ta misja teraz wygląda, bo kwestia nawet Tesli była ciekawie przedstawiona, nie, że jakby miał pomysł, żeby popularyzować samochody elektryczne, ale zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie wejść w szeroki segment, więc jakby ta misja na początku to było podbicie generalnie bogatych klientów, tak, tym Roadsterem, czy co tam pierwsze wypuszczał, nie? Jako coś, co pozwoliło potem mu szerzej tą wizję realizować. Czyli jakby coś mniej więcej w tym stylu. Ale to znowu właśnie to jest kwestia tego, że inaczej rozumiemy nawet takie podstawowe słowa, nie? A wracając właśnie do tego, co mogą oczekiwać poszczególne osoby, to trochę wchodzę też w mój temat. Nie? Dla mnie właśnie istotna jest jakby ta pełnia, czyli możliwość dojścia do swoich własnych potrzeb i powiedziałbym, że no ja sam zdaję sobie sprawę z tego, jak mi jest ciężko tak naprawdę dobrze zrozumieć swoje potrzeby, nie? Więc dla mnie w pewien sposób jakby wchodzenie właśnie w turkus to jest pracowanie wspólnie nad tym, żeby samemu rozpoznawać swoje potrzeby, znaczy żeby wspólnie rozpoznawać jakby każdego potrzeby indywidualnie, nie? Czyli to jest właśnie to otwarcie się, przy okazji zdobycie dużego zaufania w ramach tego procesu, tak, na to, żeby stawać się właśnie w pewien sposób bezbronnym, takim otwartym, tak, pokazywać, czego się nie wie i z tym wychodzić. I w pewien sposób jakby bycie liderem w turkusie to jest nawet właśnie no, zaczęcie przede wszystkim ze swojej strony, nie? Z tym, czego się nie wie i tym, jak się nie rozumie tego, czym na przykład ta przyszłość jest. No dla mnie to też jest taka baza, bo od tego się tak naprawdę zaczyna. A jest to w jakiś sposób trudne, bo też nie jesteśmy w taki sposób wychowywani. Raczej nam się mówi, jacy mamy być, niż odkrywać, jacy jesteśmy. I to właśnie potem jakby no, wychodzi, tak, na różnych płaszczyznach. Więc jakby tutaj jest taka kwestia, że z jednej strony fajnie, gdyby każdy z nas znał te potrzeby, ale jednak musimy patrzeć na realia, że jednak możemy mieć jednak trudność w nazwaniu ich. Więc może też być tak, że nawzajem od drugiego człowieka w zespole możemy też jakoś się inspirować od siebie nawzajem, tak, żeby też nie być w takim odosobnieniu, że tylko teraz ja mam usiąść i zastanowić się nad swoimi potrzebami, ale też poprzez pracę jakąś tak w zespole możemy pomagać sobie w indywidualnym odkrywaniu swoich własnych potrzeb. I dlatego tak ważna jest no, taka wspólna też rozmowa na ten temat, no i też tworzenie takiego środowiska pracy, gdzie wszyscy czujemy się bezpiecznie, żeby o tym rozmawiać. Ja sobie teraz tak pomyślałam, Dominika, jak mówisz, to
Jakiś taki mam chyba, nie wiem, nastrój przeglądowy, tak? Aha. I sobie tak teraz mi się skojarzyło z tymi czasami, kiedy trochę też nawiązując, Krzysztof, do tego, co ty mówiłeś o tym, że mamy jakieś, nie wiem, tak, i w jakiś sposób się tam w książkach czy w różnych innych teoriach zarządzania umówiliśmy, że coś nazywamy. Mhm. Każdy, tak jak mówisz, Andrzej, rozumie to jakby na swój własny sposób. W tak zwanym turkusie, tak, czyli jak będziemy, nie wiem, rozmawiamy, czy czytamy, czy słuchamy ludzi, którzy tworzą turkusowe firmy, no to dla mnie się przebija przede wszystkim to, że z jednej strony jest takie kontestowanie tych definicji i sposobu jak gdyby ich używania i wdrażania w życie, tak, w codzienne, a z drugiej strony jest czerpanie pełnymi garściami. No bo jeżeli jakby z praktyk, tak, które do tej pory były, bo to, co nazywaliśmy w latach tam 90., 2000, tak nagle zaczął się rozwijać tak zwany coachingowy styl zarządzania, no to menadżerowie się uczyli na szkoleniach z coachingu, uczyli się właśnie pracować mapą potrzeb, uczyli się zadawać pytania, tak, otwierające, uczyli się słuchania ze zrozumieniem i bez oceniania, tylko słyszenia tu i teraz i jak gdyby takiej służebności, tak naprawdę dla swoich współpracowników, żeby właśnie, tak jak mówisz, Krzysztof, dopomóc komuś się uporać ze swoją niewiedzą co do swoich potrzeb, czy pomóc doprecyzować pewne rzeczy. Pojawiały się takie narzędzia jak, nie wiem, 5C, tak, takie do wglądu, do autowglądu, albo jak człowiek nie umiał powiedzieć, czego chce i potrzebuje, to się go podchodziło od strony, to powiedz, czego nie chcesz, tak, bo łatwiej było, trochę też z naszym wychowaniem, tak, Dominika, łatwiej było, że tak powiem, zjechać rzeczywistość negatywnie i powiedzieć, czego nie chcę, niż powiedzieć, czego chcę, odkrywając się przy tym gdzieś. I myślę, że właśnie z punktu widzenia jakby w turkusie, tym tak jak go dzisiaj widzę, to bardzo wiele tych narzędzi, które już kiedyś były, tak, które jakby były stosowane, jest przydatnych, pożytecznych, tylko one znowu są stosowane troszeczkę inaczej, tak, z inną intencją, w nieco inny sposób, z innego powodu i w innym celu, tak, bo ja to się tak miotam pomiędzy powód i cel. I właśnie też w związku z tym zmieniają się role, bo kiedyś było tak, że to menadżer, tak, coachował pracownika czy członków swojego zespołu. Potem ktoś wpadł na pomysł, że kurczę, właściwie to ten menadżer jakby miał tak wszystkich coachować sam, no to przecież on nie miałby czasu robić swojej roboty, zarządzać i w ogóle zadbywać, tak, o wyniki i o rezultaty z takiego lotu ptaka. No i wymyślono coś takiego, co się nazywało peer-to-peer coaching, czyli że tak kolega, koledze, koleżankę i różnych innych, właśnie jak gdyby z zastosowaniem tych narzędzi, których się tam gdzieś nauczyliśmy. I to było fajne. Oczywiście większość ludzi wylewała dziecko z kąpielą, tak, no bo to potem już była karykatura, jak gdyby taka, no, z poziomu, powiedziałabym, nawet korporacji, tak, gdzie to było wdrożone jako praktyka, to część osób to rzeczywiście robiła karykaturalnie i tylko po to, żeby odfajkować i zaraportować, że się odbyło, a część faktycznie z tego czerpała. I myślę, że dzisiaj taki właśnie każda rozmowa z pracownikiem, każda rozmowa w zespole, to jest taki peer-to-peer coaching, to jest takie służebne pomaganie sobie w nazwaniu, w zrozumieniu, w wypracowaniu rozwiązania, nie wiem, w sięgnięciu, w znalezieniu w sobie swoich mocnych stron, ale też i ograniczeń, po to, żeby właśnie ten cel zrealizować, ale myślę, że to się wszystko wydarza dlatego, że
coraz ważniejsza jest droga i to, co się w drodze dzieje. Czego się uczymy w drodze, jak wzrastamy jako ludzie, jak wzrastamy jako zespół. Może dlatego ważne są te świętowania, żeby pokazać, że czego dokonaliśmy i móc się tym cieszyć. Może dlatego ważne są te przeglądy, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy w tej drodze, na którym słupku milowym, że tak powiem, trasy w tej chwili zrobiliśmy sobie piknik, na którym mopie się znajdujemy, nie? Przy czym znam firmy, które sobie w tej branży motoryzacyjnej tak jest i mop ostatnio żeśmy sobie nazwali właśnie tak, bo to miejsce odpoczynku podróżnych i też to jakoś tam przekształcił zespół właśnie. Czyli takie, tworzą się takie rytuały, słuchajcie, i one są bardzo mocno, moim zdaniem, ukierunkowane właśnie na człowieka, na podmiot. I też trochę, Krzysztof, tak jak mówisz, na tą pełnię, tak? Bo my wszyscy szukamy tego life balance, well-being i tak dalej i to jest dla mnie ta pełnia, że ja się realizuję w mojej pracy jako człowiek i że mogę z całym moim człowieczeństwem, podmiotowością przyjść do tej pracy, nie muszę zakładać jakiejś maski i się 8 czy 9 godzin męczyć w tej masce, nie? Udając na przykład jakiegoś bardzo, nie wiem, nieomylnego szefa albo specjalistę wysokiej klasy, który nie ma prawa popełnić błędu. Właśnie tutaj jest dla mnie takie miejsce, gdzie jakby teraz dochodzę trochę do takiej granicy swojego rozumienia turkusu i wiesz, może jakby trochę też do takiej podstawy, tak, że patrząc trochę na porównanie pomarańczy z turkusem, tak, przez pryzmat, chociaż nawet właśnie tego, że dowiadujemy się, jakie są potrzeby, tak, to w pomarańczy to menadżer odpowiada za decyzję, tak podejmuje decyzję, w jaki sposób, w takim razie te potrzeby, które udało się odkryć, będą realizowane, a w turkusie to jest jakby moja własna odpowiedzialność, nie? Czyli to jest właśnie ta pełnia, gdzie ja staję się odpowiedzialny za realizację swoich potrzeb i każdy w turkusie indywidualnie. Więc to nie jest tak, że to się jakby skupia nawet tylko na mnie, że ja sam jestem odpowiedzialny za siebie, ale także akceptuję pozostałe osoby takie, jak są i daję im odpowiedzialność za realizację swoich własnych potrzeb. Mhm. Tutaj przechodzimy z takiego poziomu w pewnym momencie nieodpowiedzialności, bo ktoś inny odpowiada i tego ode mnie nie oczekuje, do odpowiedzialności, ale potem przechodzimy jeszcze do wyższego poziomu, do współodpowiedzialności. I współodpowiedzialność jest, nie jest łatwa, bo nagle się okazuje, że nie wszystko ode mnie zależy, ale też za to odpowiada. I to jest kwestia tego zaufania, tego bezpieczeństwa i tej zgody na to, że mogą być fuck-upy. Nawiązując jeszcze, Gosiu, do tego, co wcześniej powiedziałeś. Nie ma fuck-upów, są doświadczenia. Tak, są lekcje i tak dalej, oczywiście. To powoduje, że na poziomie rezultatu, tak, możemy nie być tu, gdzie sobie wymyśliliśmy, że będziemy i wszystko na to wskazywało, ale czy to jest fuck up? Mnie się parę razy zdarzyło, że dzięki temu, że wpadliśmy w błoto, no nawet coś bardziej śmierdzącego, odkryliśmy, że szliśmy złą drogą. Na przykład, dokładnie. Nawiązując jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałaś, bo dość często jest, pracownik działa nie tak, ty, to idź, skołczuj go. Czyli po prostu samo słowo coach, coachowanie w ramach korporacji ma niestety w tej chwili, czy tego samo się nie, taki wydźwięk dość negatywny, zwłaszcza, to idź do tego pracownika, ty go skołczuj. I o co chodzi, tak? Natomiast poprzez ten kontakt ze sobą wracamy do czegoś podstawowego, do porozumiewania się. Bo normalnie firma powinna, nie, to informujmy, to chociaż jest informowanie. Ale co to jest informowanie? No dobra, no to może komunikujmy, czyli też mam informację zwrotną i mogę odpowiedzieć. Tylko w komunikowaniu jeszcze się skupiamy na ja, na sobie. A porozumiewanie polega na tym, że ja się nie skupiam na sobie, tylko wychodzę naprzeciw, się skupiam na partnerze w rozmowie, właśnie na partnerze, nie na pracowniku czy przełożonym i tak dalej. To jest totalna wartość. I teraz wracając do tego, co masz, Milena, pójście w tym kierunku, przy płaskiej strukturze, da szansę na to, żeby ludzie zaczęli patrzeć na to nie, bo ktoś za mnie decyduje, tylko środowisko daje mi szansę, żebym ja wszedł i zaczął decydować w tematach, które realizuję. I na chwilę nawiązując, Krzysiu, do tego, co powiedziałeś, nieważne jak nazywamy od strony koloru, nie koloru,
najskuteczniejsze decyzje są te, które powstają w miejscu, gdzie efekt tej decyzji jest potrzebny, bo one są najbardziej trafne i one są najszybsze. Nie musi to iść przez całą strukturę. Natomiast oczywiście jest kwestia wymagania, że to nie tylko menadżer jest taki mądry i potrafi podejmować decyzje, bo taki się urodził. Każdy z nas może to robić. Jest kwestia też potrzeby, kwestia też, bo spora część z nas ma jednak obawy przed podejmowaniem decyzji, bo to jest branie odpowiedzialności na sobie i poprzez to, co Dominiko powiedziałaś, wychowanie, spora część z nas bardzo dobrze siada w takiej loży szyderców, że ktoś podjął decyzję, to ja mogę teraz powiedzieć, nie taka i tak dalej, ale jak ja mam podjąć decyzję, to czasami uciekam i to jest też dużo pracy nad sobą, każdego z nas, żeby zacząć mieć frajdę z podejmowania decyzji. Część z nas ma, bo tak się urodziła, a część z nas absolutnie nie ma i ucieka jak tylko może. Tak zresztą pokazują też moje doświadczenia w różnych zespołach. Wydaje się, że prosto nawet środowisko tworzymy, a ludzie nie chcą podejmować decyzji. Ja się teraz, wiecie co, zastanawiam, jak mówisz o tych decyzjach, to ja się śmieję, bo ja jestem w wieku takim, w którym mam dzieci w takim wieku, tak, że w tym 21 wieku w każdej chwili mogę zostać babcią, a ponieważ mam też sporo znajomych właśnie w takim okresie, że tak powiem, wczesnorodzicielskim. I tak sobie patrzę na to, jak oni się tymi dziećmi zajmują, jak w ogóle dzisiaj wygląda rodzicielstwo i jak ono jest różne od tego rodzicielstwa, które ja uprawiałam. To czasem sobie myślę, kurde, w ogóle nie wiem, jak te moje dzieci przeżyły. To nie wiem, nie mam pojęcia. Twarde muszą być granie, bo jednak jakoś sobie radzą w życiu. Ale chcę powiedzieć o tym, że te dzieci małe dzisiaj, w momencie, w którym cokolwiek tak jest do zrobienia, nie wiem, idziemy na spacerek, nie wiem, wskakujemy w kałużę, jemy serek albo jemy cokolwiek innego, jemy na leżąco albo na stojąco, nie, cokolwiek, tak? One są pytane o zdanie i opinię. Znaczy nie muszą tak jakby podejmować decyzji, nie ten, ale przynajmniej są pytane o zdanie. I trochę tak z tym wychowaniem, Dominika, o którym mówisz, ja się przyłapałam na tym, słuchajcie, że czasami tak patrzę, oczy mi się otwierają i sobie mówię, kurde, no to tak, miałam takie, no poczekaj, tak, rodzicu, za 20 lat, jak będziesz miał lat, nie wiem, 40, tak, czy tam ileś, twoje dziecko będzie miało lat 20, jak ono będzie wychowywane cały czas w takiej sytuacji, że o wszystkim decyduje i samo rządzi, nie? No to się możesz, że tak powiem, nie pozbierać, tak, po prostu później, to znaczy taki, wiecie, schemat w głowie, gdzie ja tutaj cała taka podmiotowa, turkusowa i tak dalej, nie, ale jednak to doświadczenie moje, no. ta perspektywa widzenia świata jest tak silna, że właśnie przyglądając się, to jestem taką lożą szyderców, tak? I nawet się śmiałam, ostatnio dyskutowałam tam z takimi właśnie młodymi mamami. Powiedziałam, że ja je niesamowicie podziwiam, bo ja mam wrażenie, że ja będę musiała kończyć jakiś, nie wiem, specjalny uniwersytet dla babć, tak? Żeby w ogóle mi powierzono kiedykolwiek wnuka. Coś, co ja robiłam zupełnie naturalnie, tak? Że jak gdzieś tam wyjeżdżałam czy coś, no to jedna czy druga babcia po prostu wspierała, przejmowała. A teraz to jest w ogóle instrukcja obsługi, taka, tak? Jak do, nie wiem, do urządzenia elektronicznego. Ale to jest właśnie to pokolenie, które wzrasta już w bardzo silnym poczuciu podmiotowości, bycia traktowanym jako odrębna jednostka ze swoimi prawami, potrzebami, niechceniem czegoś i jednocześnie jest przyzwyczajane do podejmowania decyzji i do ponoszenia konsekwencji. Tak, bo na przykład sytuacja taka, w której ja wiem, że
no, cytryna to może nie jest to, co najbardziej zasmakuje dziecku, które ma 2 latka, ale ono chce, tak? Ono chce spróbować, bo leży to na stole, ono chce. No i w moich czasach to by było tłumaczenie, tak, że nie wiesz, bo to ma taki smak i tak dalej, czyli opowiedziałabym o cytrynie z mojej perspektywy, oczywiście z dobrymi chęciami, żeby mi dziecko, że tak powiem, się buzia nie wykrzywiła i żebym potem nie oberwała, że pozwoliłam na to, żeby zjadło coś, co mu nie smakuje. Czyli jak gdyby przejmowałam, tak, decyzyjność na siebie. Jak dziecko się upierało, no to z racji rangi mogłam odesłać do swojego pokoju, tupnąć nogą, tak, powiedzieć, że nie, bo nie i koniec, zakończyć dyskusję. Co się kończyło tym, że to dziecko i tak przy pierwszej lepszej okazji, kiedy się odwróciłam, porywało tą cytrynę ze stołu i tak była afera. Więc też się teraz jakby, a teraz jest tak, że okej, chcesz spróbować, dobra, no to zobaczmy, tak, zobacz, czy ci zasmakuje i po prostu dajemy ten kawałek cytryny. Dziecko się tam krzywi lub nie, w zależności od tego, co akurat, jaki ma kubki smakowe bardziej aktywne. I my się dowiadujemy, że o, moje dziecko lubi cytrynę. A nie, nie? Przypuszczałabym. Nie? Nie przypuszczałabym, że lubi cytrynę. Moja córka w ogóle w wieku niecałych 2 lat wyżarła cały słoik oliwek, więc była zachwycona, do dzisiaj uwielbia takie różne fidrygałki kulinarne, gdzie ja patrząc na to z mężem, tak mówiliśmy, Jezus Mario, to przecież zaraz będzie pluć dalej niż widzieć tymi oliwkami. Nie, w ogóle nie, nerwowo zjadła. Ale to nie dlatego, że jej oddaliśmy podmiotowe, tylko byliśmy tak zaskoczeni, że nie byliśmy w stanie zareagować. I tak sobie przenoszę to trochę teraz na te czasy, że właśnie to, co widzimy dzisiaj na ulicach i tak dalej, to jest to pokolenie, które właśnie jest inaczej już trochę wychowane, ma odwagę powiedzieć, na co się nie zgadza. My dorośli czasem określamy ich roszczeniowi, tak? Tak, tak, wiesz, to nie potrafią jeszcze powiedzieć, czego chcą i jak chcą, ale wiedzą na pewno, czego nie chcą. I dla mnie to jest już taki bardzo fajny punkt wyjścia do tego, żeby zacząć w zespole budować, bo jeśli ktoś mi powie, słuchaj, ja nie chcę mieć zadań, które wymagają stawania gdzieś tam na jakichś prezentacjach i raportowania, przedstawiania, nienawidzę wystąpień publicznych, bardzo chętnie tak mogę zabrać głos właśnie w roli takiej loży szyderców, tak, czyli mogę służyć moim krytycznym umysłem, nie wiem, sarkazmem, czymkolwiek, tak, po to, żeby współtworzyć rozwiązania. Natomiast nie wyobrażam sobie siebie stojącej gdzieś tam przed ludźmi i przemawiającej. No to ja, budując zespół, no już wiem, jak gdyby, że jeśli każę tej osobie czynić takie rzeczy, to z dużym prawdopodobieństwem ją stracę, tak? Stracę ją w mojej relacji z tą osobą, stracę ją dla zespołu, wygeneruję konflikt w zespole, bo ta osoba będzie siać tą swoją frustracją. Nie dostanę tego efektu, nie zrealizuję tej misji i w ogóle 5000 innych rzeczy. I to jest... To jest też tak, jak mówisz, Andrzej, o stworzeniu warunków. Ja muszę stworzyć takie warunki w zespole, żeby zespół ze mną chciał się otworzyć przede mną i żebym ja mogła się też bezpiecznie otworzyć przed zespołem. Jestem współodpowiedzialna, tak jak mówisz, Krzysztof, za to, jak ja funkcjonuję w zespole, co ja, że tak powiem, robię temu zespołowi. Ale też współodpowiedzialna za to, żeby stworzyć innym przestrzeń. Nie, bo ja teraz jak gadam za dużo, to wam nie daję przestrzeni, ale nie umiem się skrócić, bo jestem w procesie myślowym jednocześnie. Także no, to trzeba to rzeczywiście tych ludzi widzieć. To badanie potrzeb nie jest takie właśnie proste, bo czasami trzeba tak zastopować też ze swoimi ocenami, że rzeczywiście zaciekawić się, co ten drugi człowiek chce mi powiedzieć, a nie właśnie budować w głowie jakieś takie oceny właśnie. No mówi tutaj, że nie chce, jak w ogóle tutaj może nie chcieć, nie? W ogóle...
No tak, bo dość często patrzymy na rzeczywistość poprzez swoje doświadczenia i patrzymy, że inny to też powinien patrzeć jak my, jak bo my. Ma doświadczenia, a może taki, tak samo myśli, albo takie same mechanizmy, dlaczego inaczej? Dlaczego ma inaczej, nie? No to czyli Milena... Ale zobaczcie, że to są... Rozumienie, że mamy inaczej, jesteśmy różni i możemy mieć inaczej, stąd to, co na samym początku Gosia powiedziałaś i to, co Milena powiedziałaś, wow, no właśnie, to jest ta rozmowa. Rozmowa z człowiekiem o zapytanie, jak tobie z tym? Co ty byś chciał? I to praktycznie też sama powiedziałaś, to taki coaching trochę dla ludzi. Ja ze względu na tą nazwę troszkę źle kojarzoną w ramach korporacji, uciekam od tego, taka rozmowa wspierająca, wzajemna, bo to jest duże doświadczenie i w jedną i w drugą stronę, bo dzięki temu samemu można się nauczyć, rozwinąć, czegoś dowiedzieć. I może się okazać, że czegoś nie widziałem. Ja dość mocno w ramach swoich zespołów mówię i to jest takie moje oczekiwanie, ono jest trudne do spełnienia, ale to fajnie, jak wchodzimy na ten poziom, żeby jak rozmawiamy, jak w ramach normalnego rozmowy człowiek się nie zgadza, no ale w hierarchii jest w zespole, bo to jakiś pan dyrektor i tak dalej, to absolutnie ma prawo do tego, żeby powiedzieć nie, nie zgadzam się, bo, albo nie, nie wiem. I to jest cudowne, jak wejdziemy na ten poziom, bo znowu tak jak Dominika powiedziałaś, no w szkole nie wiesz, dwuja. No. Mamy ten mechanizm, totalną barierę do przyznawania się do tego, że nie wiem, a jak już nie wiem, to przekładamy to na samoocenę, że to coś źle świadczy o mnie. To jest wybudowanie tej kultury, że nie, się nie zgadzam, mam inne zdanie, nie, nie wiem, nie jest niczym złym, wręcz jest istotne, żeby sobie powiedzieć, bo wtedy możemy coś wspólnie, właśnie, bo bardzo ważne, wspólnie coś z tym zrobić, o ile chcemy się dowiedzieć, bo warto. Teraz mi, wiesz co, przykleiłeś takie mi wspomnienie, napłynęło. To też trochę w nawiązaniu do takiej kulturowości tak naprawdę i do tego, co wynosimy z domu, do tego naszego takiego DNA, też naznaczonego edukacją, ale też myślę taką historią, tak, że my jako naród zawsze musieliśmy coś walczyć, nie? I jak nas nie było przez ileś tam lat na mapie, a naród jednak istniał, no to musieliśmy zaznaczać też swoją siłę. Ale tak sobie myślę też o tym, jak właśnie my się komunikujemy, jak my rozmawiamy, tak? Że jak ktoś zadaje pytanie, to taką... Jedną z odpowiedzi, które czy jedną z reakcji, które słychać, to jest, nie wiem, może być, ale o co pytasz właściwie? Dla mnie taka trochę w kolorycie, weź no ty się ogarnij, bo zadajesz pytanie w sposób, który jest kompletnie niezrozumiały, nie? Po angielsku jest... Could you rephrase the question, please? Tak? Czyli czy możesz innymi słowami mi zadać to pytanie? I to nie jest ocenne, to jest komunikat, nie radzę sobie z tymi słowami, które usłyszałam, czy możesz mi pomóc w zrozumieniu. I to jest zupełnie jakby inny poziom partnerstwa, właśnie myślę też wyniesiony trochę z tego, jaką mamy edukację, jaką mamy... jaką mamy szkołę, tak? I jak jesteśmy wychowywani. I czasami w zespole robi się dym, albo ludzie mają przyklejane jakieś opinie, łatki. No właśnie nie dlatego, że jacyś są, tylko dlatego, że w jakiś sposób ich odbieramy poprzez sposób, w jaki formułują komunikaty. No właśnie tak jak wspomniałaś tutaj o języku też, jakiego używamy, prawda? Czy jakieś takie przysłowia nawet, które funkcjonują, nie wiem, jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz na przykład, tak? Tak, tak. I takie ogólnospołeczne przekonania, które gdzieś tam krążą i funkcjonują. Tak, no, i to jest... Czy z tej dyskusji takiej trochę luźnej, trochę abstrakcyjnej coś sobie bierzesz? Ja czy biorę? No. W ogóle nie uważam, żeby ta dyskusja była abstrakcyjna. To super.
Zupełnie. Tak. Biorę sobie na pewno to, żeby w końcu przenieść z listy kiedyś, w końcu to zrobię, zrobię to zaraz. Temat przegadania z zespołem tych naszych celów, tego, dokąd zmierzamy, bo my to robiliśmy, ale przez pandemię nie robimy i tak naprawdę to się, ja myślałam, że najpierw musimy zacząć od tego, żeby sobie w naszym tutaj gronie męża i brata o tym porozmawiać, ale dzisiaj sobie myślę po tej naszej rozmowie, że nie muszę od tego zaczynać. Że łatwiej będzie zacząć od tego, żeby zapytać zespół, bo odkładałam to na wielkie nigdy, dlatego że najtrudniej jest mi to zrobić z moim bratem. A więc a z zespołem będzie fajnie. I zrobię to jutro, bo mamy to spotkanie online, co prawda, ale mamy. Więc to jest dobry moment, żeby jakoś zacząć. Zastanawiam się tylko, czy nie zapowiedzieć, bo ja mam w zespole dużo ludzi, którzy są z punktu widzenia tych typów osobowości czy stylów myślenia analityczni i oni potrzebują czasu. Zastanawiam się, czy w związku z tym nie powiedzieć im dziś, że będziemy o tym rozmawiać, żeby się zastanowili, dokąd zmierzamy jako firma. Tak, że to chyba jest jakoś, czy to jest w ogóle, czy to nie jest znowu za szybko, bo ja wszystko robię szybko. Tak? Może ludzie potrzebują miesiąca, żeby się zastanowić, jakie mamy cele, nie wiem. Jak to jest właśnie? Jeśli ktoś ma osobowość enta, tak, to będzie myślał długo, zanim się wypluje z czymkolwiek. To jest fajne, co mówisz, że właśnie, że masz ludzi, jak gdyby szukasz też takiego zwymiarowania, tak, i jakby nazwania, że jak oni myślą, jak oni, nie wiem, podejmują decyzje. I też chcesz im dać komfort, żeby jakby oczekujesz też wartości, tak? No bo jeżeli się podzielą, powiedzą, co im w duszy gra, albo szumi w gałęziach, to ty dostaniesz wartość, tak? Też z tego. I że chcesz im dać przestrzeń, chcesz im stworzyć warunki do tego, żeby dali z siebie to, co mają jakby najlepszego, tak, najwartościowszego. Bardzo mnie to ujęło i myślę, że to jest też jedna z takich ważnych rzeczy, jeśli ktoś chce budować organizację czy zespół oparty właśnie na takich fundamentach podmiotowości, partnerstwa, z takim aspektem też tej służebności, którą ja zawsze podnoszę, nie? Bo to tak trochę wygląda w tym partnerstwie. Powiem wam jeszcze o drugiej rzeczy, którą ja tak sobie zanotowałam i biorę, to, że bo ja jestem z wykształcenia coachem, nie? W sensie, że jestem po studiach też coachingowych, trenerskich i zupełnie o tym zapominam w mojej pracy. To znaczy, ja coaching jakby zintegrowałam ze sobą i nie uważam, że to jest coaching, a to nie coaching, ale jak tak przypomnieliście o tym, co Małgosia przypomniałaś, to myślałam, że tak, przecież są te konkretne narzędzia, których ja mogę używać, a ja jakby rozmawiam z zespołem i to jakoś jest we mnie pewnie, ale no ale nie daję im takiej szansy, że no dobra, choć przyjrzymy się to tą metodą na przykład, tak, że jakby przecież można by to równie dobrze zrobić. Mhm. I to Bo ja trochę jestem taki przyczajony tygrys, nie? Że ja się tak, wiecie, no nie jestem tu coachem, tak, w sensie w tej firmie, nie chcę też jakoś tak wchodzić z butami z takim, wiecie, że tu coaching jest przez wielkie C, bo to nie o to chodzi w ogóle. Nie chcę, żeby oni się jakby to coś, ale no tak, no po prostu mam te narzędzia, których mogę jakoś jeszcze używać, żeby im pomóc, no. Nie też trzeba tego nazywać coachingiem, dokładnie. Może być to po prostu rozmowa, która jest wartościowa dla jednej, tak, i dla drugiej strony. Tak. No ja tak rozumiem coaching, więc ja nie mam tego spaczonego patrzenia na coaching. W sensie nie wiem, jak korporacje działają. Nigdy nie byłam w środowisku, gdzie coaching był źle używany. Na szczęście. Tak. Bardzo dobrze. Na szczęście. No. To, co ja bym podkreślił, sorry, tak jeszcze się wepnę w ramach tego, co robisz. Pamiętaj o tym, że to nie tylko ty budujesz zespół i firmę. Mhm. Mimo tego, że na początek może być tak, że oj, to ja to ciągnę, warto od samego początku podkreślać, robimy to razem. W związku z tym też jest kwestia dania przestrzeni dla ludzi, żeby mogli dołączyć, bo będą mieli super perspektywę. I wtedy, jak razem budujemy, to zupełnie inaczej wygląda, bo jak ty budujesz, to ludzie będą mówić, no dobra, no w sumie fajny pomysł, to Mileny pomysł. No, udało jej się. No, o, fuck up, a to Milena spieprzyła, ha, ha, ha i tak dalej. A to jest na zasadzie takiej, że i razem jest sukces i razem generalnie jak coś zrobimy nie tak, to razem na to patrzymy, ale czujemy właścicielstwo, a nie, że to jest, nie, to właścicielstwo jest obok. To ja bym to zrobił inaczej. W związku z tym to podkreślanie my w budowaniu zespołu jest magiczne, wręcz magiczne, pod warunkiem, że jest szczere, a nie na zasadzie tak powiem, ale sam kombinuję. Nie, to musi być autentyczne. Jak jest, to magia się dzieje. Ja się, Andrzej, dziękuję i myślę sobie, że ja bym to wzięła trochę inaczej dla siebie,
Bo dla mnie jest autentyczne słuchanie ich i jakby rozmawianie z nimi, współdecydowanie. To po prostu jest, to ja nie umiem inaczej, więc no, tylko tak mogę. Natomiast powiedziałeś o tym, w ogóle takie zdanie, że to przekonanie o tym, że nie tylko moją rolą jest budowanie zespołu, jest dla mnie zmieniające. I trochę chyba mi kamień tak właśnie ten, nie? Spadł z ramion. Właśnie sobie zdałam sprawę, że takie przekonanie nosiłam w sobie, noszę w sobie, o może jeszcze bym nie nosiłam, to za szybko w czasie przeszłym. Noszę jeszcze w sobie i postaram się do naszego spotkania następnego wynieść z mojego przygody. Tak, tak sobie myślałam, że to jest moje zadanie, żeby zbudować zespół i strasznie mi było ciężko, bo się czuję w tym samotna jakoś, nie? Tak. Tak, i to jest super. Fajnie, że to powiedziałeś. Ale to też trochę jest tak, przepraszam, Dominika, wyszłam ci słowo. Trochę jest tak, że wiesz, jak mówię, to ja muszę zbudować zespół. To jest fajne, bo to jest takie menedżerskie, tak? To jest takie właśnie wzięcie odpowiedzialności, ale to jest trochę postawienie się ponad. Dla mnie to jest takie hierarchiczne. Bo rzeczywiście zakłada, że ja będę ten zespół budować, w związku z tym to ja te klocki będę samodzielnie ustawiać i tylko sprawdzać ewentualnie, jak mam takie ciągoty turkusowe, tak, to będę sprawdzać, czy ten klocek się dobrze czuje w miejscu, w którym go postawiłam. Ewentualnie zapytam go, czy chce się gdzieś przesunąć. I to jest rzeczywiście trochę inny proces niż tworzenie i zawiązywanie zespołu z ludźmi, którzy mają ten zespół tworzyć, nie? To tak mi zarezonowało. Sorry, musiałam się wyjaić. Mnie jeszcze tak przyszło do głowy właśnie pod kątem twojego brata, że właśnie dla mnie dobrze, żebyś jak najwięcej angażowała swój zespół. Niech on zobaczy właśnie, jak to działa. Tak, to trudny temat. Tak, to znaczy da to mu szansę na zmianę, ale to, czy się to zadzieje, czy nie, to jest w 100% po jego stronie. No, powiem wam, czytam tą książkę Praca rządzi, tego googlowego Laszlo Bock, nie? Ten taki gość. I on tam mówi o metodach Google na zatrudnianie ludzi. Bardzo ciekawa książka. Myślę, że nie, ona chyba już ma dobrych parę lat i tak jakby chyba jest preludium tego, co się dzieje w ogóle teraz w zarządzaniu. No ale tam jest takie zdanie, jestem takie zanotowałam. To nie jest trudne zbudować taki zespół, w którym ludzie są jakby zaangażowani, właśnie mają tą odpowiedzialność i tak dalej, którzy są aktywni, chcą w nim uczestniczyć. Wystarczy mieć przekonanie, że ludzie są na to, że dobrze. Ja to przeczytałam sobie, myślę, no właśnie, nie? Dokładnie tak jest, przecież to jest proste, no po prostu wystarczy mieć przekonanie. No tak, a co jak masz kurde inne? Jak masz inne, to jest po ptakach jakby, znaczy no strasznie dużo pracy, żeby to zmienić. Tak, no to jest dramat, bo też u ludzi jest takie przekonanie, nie, to oni kręcą, oni chcą mnie oszukać, oni się obijają. I to przekonanie, zwłaszcza na poziomie menadżerskim i wyższego managementu, jest strasznie wiążące i zamykające, więc absolutnie się zgadzam z tobą, z tym spojrzeniem. To jest podstawa, czyli to jest w nas. Najpierw my musimy u siebie przepracować, znaczy musimy, jeżeli czujemy potrzebę, czujemy wartość i tak dalej, to, bo niektórym z takim przekonaniem, o, oni mnie oszukują, to ja teraz im pokażę. Niektórym jest z tym dobrze, okej. Trochę teraz, wiesz, jak mówisz o tym, to mi się tak nawiązując do Dominika, do tych powiedzeń, tak, że też się mówi, jaki pan, taki kram. O. Tak, o. O, bardzo dobre powiedzenie. To akurat tak. To służy. No. Dokładnie. Na samym początku pytanie z twojej strony było związane płaska struktura. Czy jak w turkusowych organizacjach, czy w ogóle jest jakieś nazewnictwo do stanowisk i tak dalej? Tak sobie teraz wrócę do tego poziomu organizacyjnego. Z założenia takiego się w organizacjach turkusowych jednak odchodzi od stanowisk ściśle zdefiniowanych. Raczej się je uogólnia po to, żeby w to miejsce wchodzić z rolami. Czyli możesz jako, bo standardowo jak mamy organizację, to jest jeden do jednego. Człowiek, jeden człowiek, jedno stanowisko. I przy tym, co w tej chwili mamy, WK czy bania nawet, to jest strasznie usztywniające i takie zamykające w pewne szufladki. Natomiast w podejściu człowiek-rola, nie idziemy w podejściu człowiek-jedna rola, tylko człowiek może pełnić kilka ról. W związku z tym w ramach procesu zmiany
to idziemy ze stanowiskami, ale bardzo je uogólniamy i wręcz w pewnym momencie odchodzimy. Jest pewna wartość związana z tym, co jest na zewnątrz, bo czasami z punktu widzenia kontaktów z otoczeniem potrzebujemy coś nazwać. To nad tym trzeba się zastanowić. A oni mogą sobie to nazwać, nie? Tak. Zależnie od tego, co robią i się zastanowić, jaką oni pełnią rolę właśnie, czy jakie pełnią rolę. Tak, dokładnie. Znaczy wczoraj było turkusowe śniadanie organizowane przez Cieszyń. Dokładnie była mowa stanowiska role i człowiek, który prowadził, bardzo fajnie to robił, powiedział, no pracował z firmą, gdzie wyszło na to, że jest rola szeptucha. Czyli taka osoba, która tu podejdzie, tam podejdzie, tu zagra. Taka sklejająca, ale taka szeptucha właśnie. I w sumie to jest dość ciekawe, bo jeżeli pozwolimy w firmie, wspólnie pozwolimy sobie w firmie na używanie takich nazw do ról, to dla mnie to jest totalna magia. Tam jest tyle energii dodatkowej. Z jednej strony związane jest z tym, mamy wolność, możemy tak nazwać, a z drugiej strony za tym naprawdę idzie coś, co dla niektórych naprawdę dodaje skrzydeł. Natomiast ze stanowiskami, po prostu od stanowisk jako takich też się odchodzi, z tym, że jest pewien dylemat, to o czym wczoraj rozmawialiśmy tu z Gosią i Dominiką. Standardowo jak rekrutujemy do firmy, właśnie rekrutujemy, to gotowe śniadanie sierpniowe, Gosiu dziękuję za Elę, zapraszamy do współpracy, to rekrutujemy na stanowisko. Bo jest w ramach portali, to jest stanowisko i tak dalej, więc to jest takie przyzwyczajenie, że organizacja to stanowisko, a rola to proces, działanie. Tu od tego troszkę odchodzimy, to jest dość duże też wyzwanie związane z tym, to jak wyceniamy wartość, tak? Bo potem sprowadza się to do takiego bezpieczeństwa, ale też do tego, że ludzie pracują w firmie, bo potrzebują też, no się realizować to z jednej strony fajnie byłoby, ale z drugiej strony potrzebują oddychać, czyli de facto potrzebują pieniędzy na funkcjonowanie. I to jest następna przestrzeń, która się pojawia, to jak patrzymy na wynagrodzenia, jak wspólnie patrzymy, czy nie wspólnie, do czego dojrzeliśmy i tak dalej. To jest totalny wymiar, który jest bardzo dużym wspólnym wyzwaniem i doświadczenia też pokazują, że to nie jest tak, że my na przykład z poziomu firmy mówimy, to chcemy, żeby wynagrodzenia były jawne. Dość często barierą, żeby były jawne, nie musi być firma. Są ludzie. To często jest tak, że ja bym chciał wiedzieć, o Dominika, ile ty zarabiasz, Gosia, ile ty zarabiasz, Milena, ile ty, ale wy macie wiedzieć, ile ja zarabiam w tej firmie? Nie. To jest znowu do przepracowania. I to wracając, Krzysiu, do tego, co ty powiedziałeś, to jest ta totalna, to jest pełnia po prostu, takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że możemy rozmawiać o pieniądzach. Pieniądze nie są niczym złym. To nie jest tak, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. O pieniądzach rozmawiają. Ale to też jest takie nasze kulturowe. Tak, to też jest nasze kulturowe. O. Więc w temacie stanowisk taki jeszcze przykład jeden tobie podam. Radek Bartosik z Ojku. Jaka to firma jest, Gosiu? Radek? Mentax. Z Mentaxa. To, znaczy u Radka to teraz nie wiadomo jaka, bo tak, się u Radka rozmnaża. Też natomiast tak, też była kwestia taka, on w ramach firmy, w której jest jednym z współudziałowców i tam pełnił rolę, no w sumie prezesa chyba, no to taki case fajny, wizytówki mu się skończyły, tak? No to powiedział, no wizytówkę potrzebuję, ale to co mamy wpisać? A co chcecie? No to mu wpisali na przykład jedną partię wizytówek, którą dostał, do klientów jeździł, miał największy bajeran w firmie. Do klientów jeździł. Potem jakaś była w drugą stronę największy obibok, coś takiego, ale on to sobie przyjmował, takie rozmowy były. I inny case, który Radek podał, który mi się też podobał, no Radek miał jakiś swój gabinet i tak dalej, natomiast jeździł on w firmie u siebie, tam stosunkowo niedużo bywał w pewnym momencie i było tak, nie, Radek, ale wiesz, to może w tym pokoju coś innego? I któregoś razu przyjeżdża i do pokoju mu ustawiono drukarkę. A co tam? I w sumie w dłuższej perspektywie on się ucieszył, bo dzięki temu, że była drukarka w pokoju sieciowa, w związku z tym ludzie drukowali, no to chodzili do drukarki, no to przychodzili do niego. W związku z tym był pretekst do takiego pogadania. I to są tego typu bariery, które takimi prostymi rzeczami są w ogóle burzone totalnie, zupełnie inna perspektywa się zaczyna. To są takie fajne case.
A ze stanowiskami, no to też jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej powiedzieliśmy, bezpieczeństwo. To jest to poczucie bezpieczeństwa. Zanim do tego ludzie dojdą, to mogą potrzebować bezpieczeństwa. Ja sobie zapisałem jeszcze przewidywalność. Bo tak jak powiedziałaś, Milena, ty możesz skakać tu i tam, a są ludzie, którzy chcą mieć przewidywalną drogę. I to wtedy z nimi trzeba porozmawiać, ok, to zobaczmy, jak możemy to ustawić wspólnie, tak? Znaczy ja myślę, że ta przewidywalność drogi też się wiąże chyba z bezpieczeństwem, wiesz, bo no, jeśli ktoś ma, nie wiem, rodzinę, tak, jakieś takie, wiadomo, wydatki jakieś, tak, które są, nie, musi zapłacić, nie wiem, za mieszkanie, czasami gdzieś tam chciałby wesprzeć gastro i zamówić coś na wynos albo w normalnych warunkach pójść po prostu, tak, coś zjeść na mieście z food trucka, chciałby gdzieś tam wyjechać, bo się na przykład resetuje chodząc po górach, albo chciałby wspierać jakąś organizację non-profit czy jakąś inicjatywę i potrzebuje do tego też gotówki albo czasu, no to to jest też ta kwestia bezpieczeństwa, tak, żeby się nie martwić o to, że mi po prostu braknie, bo jak jestem w poczuciu zagrożenia, no to zawsze ta część mojego mózgu, tak, i emocji gdzieś tam jest ukierunkowana i podzielona i ten mózg mi chodzi. W związku z tym też nie jestem tak efektywna w pracy, w zadaniach, które realizuję, bo po prostu nie w pełni się w nie angażuję, no bo właśnie to poczucie tak lęku gdzieś tam na karku zawsze jest obecne, więc myślę, że jednym z najważniejszych pytań tak naprawdę dla mnie, które ja zadaję ludziom w zespole, to jest właśnie to, czy czujesz się bezpiecznie finansowo. I jeśli ktoś mi mówi, że no wiesz co, nie wiem, urodziło mi się dziecko i ono wymaga w tej chwili rehabilitacji, bo coś tam się wydarzyło, nie wiem, cokolwiek i no, dużą część pieniędzy w tej chwili na to poświęcamy, bo musimy to robić prywatnie i tak dalej, no to ja się pytam, tak, słuchaj, okej, okay, no to w takim razie zmieniła ci się struktura wydatków, to jakbyś chciał, tak, pogadajmy, pochylmy się i po prostu siadamy, rozrysowujemy takie rzeczy, strukturę tych wydatków i to jest właśnie też ta, z jednej strony moja otwartość, tak, w roli takiego strażnika W3, a z drugiej strony też poczucie u tych osób, że to są tematy, które można poruszać, o których można rozmawiać, o których można w sposób otwarcie mówić, że to jest dla mnie też ta taka integralność wszystkich moich ról. Czyli ja matka, ja pracownik, ja nie wiem, szef, ja ktoś tam, tak, że jak przychodzę do środowiska pracy, do biura, no to to nie jest tak, że nagle ta cała strefa prywatna przestała istnieć. I myślę sobie, że dzięki losowi za lockdown, bo normalnie to byśmy nie wiedzieli na przykład, że Milena ma taki fajny rower tam w tle, widzę na tym, a Andrzej to jest oczytany, przynajmniej tak sugeruje na tle, bo widać, że książki czytane nie są ułożone tak ten równo, tak, dla widoku, tylko jest twórczy bałagan w tle, tak, że Dominika ma wygodny fotel albo kanapę, że ja nadaję spokoju po córce, tak, i mam jakieś dziwne rzeczy w tle, po prostu byśmy tego nie widzieli, tak? I myślę, że nabraliśmy paradoksalnie dużo bardziej ludzkiej twarzy w tych dzisiejszych czasach. Ja się przyłapałam na tym, że mnie wręcz, tak, powiem to odważnie, czasami mnie śmieszy, jak ludzie sobie rozwijają te tła jakieś tam wirtualne i jest ten taki na granicy, że tak powiem, realnego człowieka i tego tła, tam się dzieje coś, tak, z tymi pikselami, więc jak człowiek się rusza, to na przykład nagle mu tak głowa tam jeszcze, tak, nie to, że włosami rusza, ale gdzieś tam, tak, takie jest przejście, bo jest to opóźnienie, więc to takie wydaje się nienaturalne.
Ale to myślę, że akurat takiemu widzeniu człowieka w człowieku to dobrze zrobiło, tak? W sposób naturalny przeszliśmy, Krzyśku, do tego, co ty podniosłeś, czyli pełnia i podyskutowanie wokół pełni. Tam fajne, trochę kontrowersyjne, aczkolwiek to zależy, kontrowersyjne stwierdzenie dałeś, że jak patrząc na trzy filary, czyli pełnię, samozarządzanie i ewolucyjny cel, to z twojej perspektywy ta pierwsza powinna być pełnia. Dobrze pamiętam to, co powiedziałeś? Tak. Dlaczego? Właśnie z uwagi na to, że dopiero jakby dając przestrzeń na bycie sobą, tak, dochodzą do tego, co kto jest w stanie wnieść, będąc sobą, będzie możliwość na to, żeby ustalić w ogóle jakiś taki prawdziwy nasz cel, jaki mamy w środku, wokół którego możemy się zjednoczyć, a jednocześnie potem jak już jesteśmy świadomi tego, jakie jakby kim jesteśmy, to jesteśmy w stanie się próbować zorganizować, tak jakby dając taką swobodę innym, jaką dajemy sobie, jakby to samorządzanie jakby wydaje mi się powstaje trochę naturalnie, nie? Jest bardziej jakby skutkiem tego niż jakby przyczyną. Okej. Okay. Podoba mi się to, bo dla mnie to jest też tak, że najpierw człowiek, tak? Bo do tego celu ewolucyjnego lub nie, no idzie człowiek, tak? Jakby ze swoimi wszystkimi atrybutami, przejawami, potrzebami i tak dalej, historią, emocjami. Podoba mi się to, że ta pełnia, tak, i ta praca nad sobą, to poszerzanie swojej świadomości, wglądy, bo powinny być na początku. To jest fajna perspektywa, też mi się podoba, bo jest też inna perspektywa, perspektywa przejścia z zieleni na turkus, taką zespołowość już zaczynamy mieć w zieleni. Czyli patrząc teraz na filary turkusu, samozarządzanie, pełnię i ewolucyjny cel, to z tej perspektywy wydaje się, że to samoorganizacja, samozarządzanie będzie tym kołem napędowym, a dopiero będą pozostałe. Natomiast twoja perspektywa bardzo fajna, pokazuje, że nie, to pełnia jest pierwsza, a mi się pojawia w takim razie perspektywa, że pewnie i jedno, i drugie, i trzecie to się zadziewa razem, tylko bo żeby dojść do pełnej pełni, oksymoron troszkę. Postopniujmy pełnię. Tak, niepełna, połowa pełni. Tak pełna. To my cały czas jesteśmy w drodze. Bo to cały czas pracujemy nad swoimi demonami, pewnymi ograniczeniami, które powodują, że jednak wkładamy pewne maski. Czyli jakbyśmy czekali do tego, aż żadnej maski nie będzie, to możemy się nie doczekać. I dla mnie po prostu, ja teraz, dzięki w ogóle Krzysiek za to spojrzenie, bo to też mi trochę w głowie tak w tej chwili poustawiało, dla mnie te poszczególne spojrzenia siebie nawzajem napędzają, ale też siebie nawzajem mogą hamować. Ja mam jeszcze jedną myśl tak od strony właśnie przechodzenia przez zieleń, tak, bo też się zastanawiałem nad tym wątkiem w kontekście właśnie pełni i to jest tak, że ja w zasadzie doszedłem do tego, że do pomarańczy jest w zasadzie tak, że jest zawsze tak, że decyzję podejmuje ktoś inny, natomiast zieleń jest czymś, gdzie częściowo już odzyskuje się jakby kontrolę nad realizacją swoich potrzeb, ale tak, tylko tam, gdzie jesteśmy w stanie dojść do konsensusu, tak? Czyli jest tak, że jest część potrzeb, których po prostu nie jesteśmy w stanie w ramach zieleni zaspokoić, dlatego że nie mam tej części wspólnej z tymi osobami, tak? Więc dopiero jakby zyskując tą pełną swobodę i mogąc na przykład wychodzić do innych zespołów, tak? Czyli tworzyć trochę tą sieć, jestem w stanie znaleźć takie osoby, z którymi jestem w stanie te pozostałe potrzeby także zaspokajać. To, co jest ważne, bo już w zieleni się pojawia i w turkusie jest też dość istotne, jak w pomarańczu, o emocjach nie mówimy. Emocje to jest coś, o czym nie powinniśmy mówić. Tak, w zieleni absolutnie zaczynamy mówić o emocjach. W turkusie pamiętamy o tym, że jest coś takiego jak emocja i dajemy sobie prawo do tego, żeby mówić o nich, żeby je wyrażać, żeby je wzajemnie widzieć i rozumieć. To jest to ważne. Dla mnie właśnie bardzo ważne jest właśnie porozumienie bez przemocy jako taki w zasadzie podstawowe narzędzie do tego, żeby wspólnie pracować ze sobą nad dochodzeniem do tego, jakie się w ogóle ma potrzeby, nie? Gdzie emocje traktuje się trochę jako taki kompas, który pozwala coraz bardziej odkrywać, że
może to nie jest jakby tylko to, co intelektualnie wydaje mi się, że jest tą potrzebą, tylko jest tam właśnie coś głębiej, nie? I takie zaobserwowanie przez drugą osobę, która jest tak na tym poziomie, jest tego świadoma, jest tym, co właśnie pozwala mi te potrzeby samemu odkrywać. Mhm. To, co też Dominika wcześniej powiedziałaś, hasło, jesteśmy przyzwyczajeni, trochę nauczeni do tego, żeby oceniać siebie nawzajem, takie podejście oceniające, więc musimy dużo przepracować w sobie, żeby to spojrzenie oceniające zamienić. Nie oceniać, tylko rozumieć, porozumiewać. Być ciekawym. Być ciekawym, otwartym na to i tak dalej. Kolosalna praca, to znaczy ja widzę po sobie, że to tak aż kusi, nie, nie, to tak w głowie taki schemat, to od razu ocenię to i tak dalej. Tam w głowie to jest w mięśniach, wiesz, to jest po prostu w zwojach mózgowych wdrukowane, także wiesz, zanim zdążysz pomyśleć i ci tam dojdzie ta myśl gdziekolwiek, to już tutaj wyleciało, więc to, to jest rzeczywiście trudne. Ja sobie tak teraz słucham tego, co mówicie i taką podzielę się też taką swoją historią. Trochę wokół takiej ciekawości, tak, że i tego definiowania może też potrzeb, że ja miałam takie doświadczenie, że jak na przykład przychodziłam z pomysłem jakimś tam, że coś trzeba tak, nie wiem, zrobić, na coś wpadłam, będąc w roli pracownika, tak, czy jakiejkolwiek innej. I od drugiej strony, czyli od osoby, do której przychodziłam, słyszałam na przykład, no dobrze, a w takim, a no to fajne, co mówisz, a jak byś to chciała zrobić? Tak, takie pytanie, które w momencie, w którym wchodzę w tą relację z takim założeniem, że jakby nie oczekuję, nie oceniam, tak, po prostu słyszę to pytanie takim, jakim ono jest pytaniem z obszaru ciekawości, tak, z obszaru też jakby pomocy dla mnie, żebym ja sobie pogłębiła, dookreśliła to, co chcę zrobić. Ja to odbierałam jako takie pytanie, przez wiele lat tak miałam, odbierałam to jako takie pytanie właśnie sprawdzające, wywołujące mnie do odpowiedzi, sprawdzające, czy ja wiem, o czym mówię, czy mam wystarczającą wiedzę, czy mam już jakiś plan, a jak byłam trochę słabsza emocjonalnie, to jeszcze sobie na to nakładałam taką czapę pod tytułem, że na pewno jest to pytanie zadawane po to, żeby mi wytknąć błędy w myśleniu, słabości, pomysłu i tym podobne rzeczy. Albo nakarmić się, tak, tym, co ja powiem, czyli ukraść mi pomysł, przedstawić jako swój i tak dalej. Czyli normalnie żyłam w jakiejś manii prześladowczej, którą sobie sama zbudowałam. I naprawdę bywało mi bardzo trudno. I potem jak się zaczęły właśnie te wszystkie takie style coachingowe i tym podobne rzeczy, to ja miałam tak niesamowitą barierę historyczną, osadzoną w mojej historii, że ja na teraźniejszość, tu i teraz reagowałam z tej historii, tak? I potrafiłam jakby nałożyć na człowieka, który mnie rzeczywiście z autentyczną ciekawością pytał, a jak to widzisz, tak? I jakie kroki chcesz podjąć, od czego chcesz zacząć, czego ci brakuje, co już masz, nie wiem, co się stanie, jak to zrobisz, tak? Czyli wszystkie te takie pytania coachingowe. Ja kompletnie nie brałam wartości z tych spotkań i z tych rozmów dla siebie. Nie byłoby to dla mnie rozwojowe, bo byłam tak zaryta kopytami w swojej historii, że nie byłam w stanie tego przyjąć. I tak sobie myślę właśnie, że to jest ta pełnia, o której mówisz, Krzysztof, że jak sobie nie pozamiatam na własnym podwórku, nie dotrę sama do siebie, nie przepracuję pewnych rzeczy. To jest też to odwieczne pytanie, gdzie się kończy coaching, a zaczyna terapia, nie? To czasem też dochodzimy do takich wniosków, że jednak trzeba skorzystać z pomocy fachowej, żeby udźwignąć i pójść dalej. Ja widziałem nawet wczoraj wywiad właśnie z
prezesem, można powiedzieć, burcocha. I jedna właśnie z jego rad była taka dla osoby, która chce wybrać ten kurs, żeby najpierw brała się do psychoterapeuty, nie? To jest coś, z czym no sobie się też jak najbardziej zgadzam. Natomiast w zasadzie do tego, co powiedziałeś przed chwilą, to do czego sam też bardziej dochodzę, to jest właśnie to, żeby dawać sobie przestrzeń na taką pracę nad sobą, ale z innymi od razu, tak? Żeby właśnie pokazywać, że samemu jest się też osobą, która czegoś nie wie i do czegoś dochodzi, nie? Więc, więc to jest coś, co tą bliskość z osobą, z którą się pracuje, jest w stanie budować, jeśli wejdzie nawet w ten proces, co jest w pewien sposób no, cięższe i bardziej wymagające. Ale w zasadzie mogę nawet powiedzieć, że trochę tak to u mnie też przebiega, tak? Że poza w zasadzie powiedziałem takimi różnymi odnogami, gdzie staram się sam głębiej wchodzić w to, czego potrzebuję. No ta przestrzeń jest tak, że a teraz jedną osobą, z którą współpracuję tak bardzo blisko, a no, zaraz będzie z kolejną. Więc trochę jakby ja to właśnie w taki sposób widzę. No, dla mnie to jest w ogóle też ciekawy temat w ogóle, co nas jakoś tam odpala, że każdy ma jakieś takie swoje czasami określone słowa, które coś w nas tam powodują, że jakoś czujemy, że to napięcie rośnie i coś nam to robi. I ciężko czasami właśnie tak, no nie wiemy też, co drugiego człowieka po drugiej stronie jakoś tam może striggerować, tak? Także to też jest taki ciekawy temat. Ale to też jest znowu ta otwartość, wiesz, która to komunikowanie otwarte w zespole, że oczywiście no, to wymaga też autoświadomości takiej, tak, że to jest mój trygier taki, że tak. To mnie wywala w powietrze i powoduje, że w ogóle się wyłączam, bo mam czerwoną mgłę przed oczami. Ale też właśnie powiedzenie zespołowi, to myślę, że na poziomie ustalania zasad współpracy w zespole, zawiązywania zespołu w ogóle, jest arcyważne, żeby była taka przestrzeń, żeby sobie również zapisać na przykład, że nie wiem, Gośka jak ujda dozę, tak, to wywala w powietrze, nie wiem, to i tamto, tak, w związku z tym gospodarujcie oszczędnie, bo wtedy nie będzie pomocna i twórcza i będzie żyła w poczuciu krzywdy. Ktoś inny na przykład potrzebuje czasu, tak, że jeśli chcecie ode mnie decyzję, to dostarczcie mi dane, bo ja najpierw muszę popatrzeć na cyfrach na przykład, tak, bo to jest język, który ja rozumiem i wtedy mogę dać wam wartość, przychodząc z jakimiś wnioskami, z czymś, tak. Ktoś może powiedzieć, nie zatrzymuj mnie na korytarzu albo, nie wiem, nie mów mi o ważnych rzeczach gdzieś tam w biegu przy kawie wspólnej, bo ja wtedy jestem nastawiona na co innego i po prostu mogę cię nie usłyszeć, tak? Więc jeśli mi powiesz, jak robimy wspólnie kawę w kuchni firmowej, jeśli mi powiesz, słuchaj, poszedł już tam ten mail do klienta, tak? Arcyważny, to ja po prostu tego nie zapamiętam i będę cię potem ścigać, że nie dostałam od ciebie informacji, czy ten mail poszedł, tak? A umawialiśmy się na przykład, że w zasadach, że będziesz mnie o tym informować, tak, o kolejnych krokach, bo to zamyka jakiś etap i ktoś inny musi przejąć teraz pałeczkę. Więc myślę, że to jest też kluczowe do tego, żeby ten zespół i ludzie w zespole funkcjonowali w miarę bez takich tarć wynikających z nieznajomości instrukcji obsługi człowieka w człowieku. Ja tak trochę wejdę, mamy 10:56, zostały nam 4 minuty do oficjalnego końca. O, to chciałem na razie powiedzieć. Się rozgadaliśmy. To ja mogę powiedzieć, że mam w sumie taką jedną rzecz, która tak mnie nie jest dla mnie w sumie jasna. I chodzi o tę współodpowiedzialność, o której powiedzieliście, tak? Bo tak próbuję to trochę analizować też w międzyczasie i tak się zastanawiam, czy jakby tak zastanowić się, okej, no ja i ty jesteśmy za coś współodpowiedzialni, tak? Przyjmijmy, że mam jakby tak, że dzielimy się tą rolą, nie? Ale tak w praktyce, no to jak do tego podejdziemy, nie? Albo będziemy się czuć za to odpowiedzialni, tak naprawdę jakby wejdziemy w to na 100%, albo nie i wtedy na przykład będę myślał, że na przykład ty, Andrzeju, tak? Też jesteś za to odpowiedzialny, więc nawet jeśli ciebie znam na tyle, to jest pewnie ta część, którą ty ogarniesz, ale znowu, tak? Wtedy przyjmę jakieś założenie o tobie, tak? W jakiś sposób jakby ocenię, że ty to zrobisz i w związku z tym
sam nie będę brał pewnej odpowiedzialności za dany temat. Czy w dobrym kierunku myślę, czy jak do tej odpowiedzialności po bardziej turkusowemu według was wypadało podejść? Krzysztof, ja mam, przepraszam, bo ja mam taką praktykę właśnie pod tytułem, że coś, tak, no na razie powiem coś, za coś wzięły odpowiedzialność dwie osoby. I dla mnie, i ja tak to praktykuję, to jest zawiązanie mikrozespołu wokół tematu, za który należy wziąć odpowiedzialność. I w tym temacie są jakieś zadania, większe, mniejsze, nie wiem, coś trzeba wykonać tak, żeby ta odpowiedzialność się zmaterializowała i żeby to poszło dalej. I to jest mikrozespół. I ja wtedy rekomenduję, tak, i takie praktyki wdrażam w zespołach, z którymi współpracuję, że ludzie się w takim razie spotykają w dwie osoby, nie wiem, trzy osoby, jeśli tak jest ta odpowiedzialność rozłożona. I sobie w tym swoim mikrozespole wewnętrznym ustalają, co kto robi. Już jak gdyby czysto operacyjnie i za te drobne mikrozadania jakby każdy bierze odpowiedzialność, tak? Czyli gdyby ja, ty i Andrzej tutaj wspomniany mielibyśmy się podzielić odpowiedzialnością za jakąś rzecz, to byśmy się teraz po tym zebraniu naszym, tak, spotkaniu po prostu i podzielili jakby na mikroczęści, przypisali sobie na przykład, nie wiem, ponieważ Andrzej, powiedzmy, mówi moją mocną stroną jest robienie tabelek różnych, tak, krosowych i tak dalej, no to byśmy powiedzieli, dobra, potrzebujemy zrobić tabelkę, to Andrzej, ale Andrzej potrzebuje danych, no to na przykład dane dostarczy Krzysztof, a ponieważ jeszcze trzeba tam skonsultować kierunek z kilkoma osobami, a Gośka ma dobre gadane, no to pójdzie do tych kilku osób i skonsultuje ten kierunek i wróci do was z feedbackiem, nie? Powiedzcie mi, tak właśnie a propos tego, co mówisz i też Krzysztof, że tu mi się tak rodzi taka wątpliwość, może bardziej taka teoretyczna, czy to może być turkusem i jakby jaka jest rola wtedy, no nie moja, czy kogoś, kto pełni taką rolę, że załóżmy, jest taki mały zespół, no my mamy teraz sporo takich małych projektów, czy małych takich drobnych zadań, w których się tworzą różnego rodzaju mikrozespoły. I teraz oni sobie tam ogarniają to po swojemu, spotykają się, planują i tak dalej, ale jednak ja, i może coś tu jest ze mną nie tak, ale może powiedzcie mi, jak to ma działać, że ja mam jednak taką potrzebę, żeby na jakichś etapach ich pracy dostawać informacje o tym, co tam się dzieje. Również po to, żeby pomóc im pójść dalej, żeby gdzieś tam czasem im pomóc odpowiedzieć na jakieś pytania i zastanawiam się, na ile to się kłóci z no, takim trochę turkusem i z turkusem i z takim trochę tradycyjnym modelem, w którym, no dobra, zespół pracuje, ale raportuje do szefa, nie? Dlaczego ma się kłócić? To mnie zaciekawiło. No nie wiem, no mówimy o tym, że jakby no to, no bo, no, no ja, bo w ten sposób, kiedy ja jestem informowana o każdym takim temacie, to staję się członkiem każdego zespołu po części, tak? Dla mnie to, mówiąc szczerze, trochę brzmi, jakbyś miała trochę taką potrzebę kontroli jednak tego, co się dzieje, nie? I nawet, żeby właśnie wiedzieć, że tam to idzie do przodu, czyli tak jakby nie, jakbyś do końca dodawała odpowiedzialność, tak? Właśnie temu zespołowi za to, żeby to wzięli, więc... No tak, ale się... rybowy, to jest jakby oddanie tej odpowiedzialności i popatrzenie przez jakiś czas, czy oni są w stanie to dostarczyć, czy faktycznie bez twojej kontroli udało im się zrealizować to, co poszło, tak? A potem może w jakiś sposób... Chciałam zapytać o intencję właśnie, żebyś ty sama sobie odpowiedziała na pytanie, dlaczego ja w ogóle mam taką potrzebę, tak? Jakby co tutaj za tym stoi? Że ja tego potrzebuję i ja tego chcę, żeby wiedzieć, na jakim oni są etapie i co oni robią. To jest chyba dla mnie najważniejsze. Ja bardziej to tak na to patrzę, że w pewien sposób na takim pierwszym spotkaniu, gdzie rozmawiamy o tym, jak to będzie wyglądało i oni mają swój jakiś pomysł, no to wspólnie ustalamy jakieś ramy tego, tak? Czyli jakieś takie główne etapy. I że załóżmy, no dobra, to za miesiąc umawiamy się na spotkanie i wtedy, no nie wiem, powiecie, co tam się wydarzyło, tak? I pytanie, czy da się to robić inaczej, no bo z drugiej strony co, oni mogą po prostu to robić i wdrażać, no przecież ja też jakoś w tym jestem, to nie jest jakaś wielka organizacja, nie?
Znaczy ja myślę, że to jest tak, bo to też jest taka praktyka, którą my mamy w organizacji w Kadekspercie, że w każdym takim zespole, tak, jeżeli jest osoba, która gdyby odpowiada za rezultaty w ramach organizacji, w ramach danego procesu, czyli tradycyjnie mówiąc jest jakiś szef. To może być, nie wiem, szef marketingu, to może być szef, nie wiem, może być prezes, tak, firmy, ktokolwiek. To rzeczywiście staje się członkiem zespołu, ale tutaj mi wchodzi tak naprawdę to nasze stare, dobre delegowanie. Czyli gdzieś tam jakby umiejętne dobieranie tego poziomu delegowania do poziomu dojrzałości zespołu, członków zespołu. Kontraktowanie z nimi tak naprawdę, co ja potrzebuję wiedzieć, tak jak mówi Dominika, z jakiego powodu to potrzebuję wiedzieć i w jakim celu to potrzebuję wiedzieć, czyli co zrobię z tą wiedzą, bo to rzeczywiście nie chodzi też o to, tak jak Krzysztof powiedziałeś, tak też troszkę zrozumiałam jakby kierunek, który był w twoim komentarzu, nie chodzi o to, żeby wiedzieć po to, żeby ich korygować i decydować za nich, albo nie wiem, dać im po łapach, tak, jeśli nie idą tam, gdzie ja mam wizję, że powinni iść. Tylko chodzi właśnie o tą intencję, tak, o to, że chcę wesprzeć, ale też z kolei ty jesteś ich klientem wewnętrznym, bo to, co wypracują, ty potem zagospodarowujesz być może w innym projekcie, w innej przestrzeni, do której na przykład oni nie mają dostępu, no bo, nie wiem, jest organizacja rozproszona, tak, albo po prostu na razie jeszcze nie jesteście na tym etapie, żeby ludzie widzieli wszystkie powiązania i zależności. No to prawda, oni nie są, no tak. Więc ty jesteś takim spinaczem tak naprawdę, tak? Wczoraj tutaj, jak rozmawialiśmy sobie z Dominikiem i z Andrzejem, to ja użyłam takiego słowa, takim międzymordziem, nie? I to jest twoja rola, tak? Twoją rolą jest wiedzieć, twoją rolą jest zbierać informacje, twoją rolą jest monitorować, czy idziecie jako organizacja we właściwym kierunku. Jest przyglądanie się drodze, jest wyciąganie wniosków, być może, nie wiem, wyciąganie jakichś dobrych praktyk. Za przepaść turkusowi, tak widziane? Dlaczego nie może być turkusowe? Jeżeli jest nazwane, zakontraktowane, jeżeli ludzie się mogą wypowiedzieć, jeżeli jest to wasza wspólna decyzja, jeżeli się godzicie wszyscy na taki styl pracy, to czemu nie ma być to turkusowe? Dla mnie to też jest o współodpowiedzialności właśnie, żeby wiedzieć, jak moja praca wpływa na czyjąś, tak? Czy jak ja zależę od czyjejś pracy. Zobaczenie właśnie tych połączeń i powiązań. Tak. Okej, ułożę sobie to w głowie. Ale też te pytania właśnie, ja pracuję mocno tymi pytaniami u siebie i z ludźmi, właśnie z jakiego powodu coś robię albo czegoś potrzebuję i w jakim celu tego potrzebuję. Jak sobie robię taką tabelkę nawet ręcznie, tak na kartce, to bardzo ładnie mi to porządkuje i potem mi spada z listy, tak, gdzie jak gdyby chciałam się nadmiernie wtrącić, bo się okazuje, że potrzebuję tylko i wyłącznie dlatego, że moje ego tego potrzebuje albo mi nawyk tego potrzebuje. No, ludziom też jest łatwiej realizować coś dla nas, jeżeli zakomunikujemy im naszą intencję. Mhm. Oczywiście ważne, no, żeby ona była szczera i prawdziwa, tak? To też ułatwia, bo jak oni rozumieją, to też chcą pomóc po prostu, bo my uważam, że jako ludzie mamy taką chęć, żeby pomagać sobie nawzajem. Tak. Ostatnio po prostu spróbowałam takiego podejścia, że pytałam przy tych sytuacjach ten zespół, no dobra, a czy ja jestem wam potrzebna w tym działaniu, tak? Że jeżeli jestem potrzebna, to czego wy ode mnie chcecie? No i w sumie to oni powiedzieli, no dobra, to się spotkamy za miesiąc i wtedy ci powiemy, co się udało, tak? Więc może to wystarczy w sumie i jakoś w głowie ułożyłam, że za dużo kontroluję, a no właśnie, oni mi w sumie powiedzieli, że tego chcą. No bo tutaj jest u nas istotne rzeczywiście w firmie, że my nie mamy jakiegoś rozbudowanego działu marketingu, nie? Więc wszystko, co się dzieje, co ma potem być ubrany w jakikolwiek marketing czy na jakieś procesy od strony salonów,
wymaga tutaj, no na razie jeszcze mnie i tam powiedzmy dwóch osób, ale wymaga, nie, tej centrali. Więc nie da się tego tak oddać, że oni dostaną człowieka od marketingu, który też to wdroży, nie? Właśnie. No też warto pamiętać, bo teraz jak powiedziałaś o tym, że dostaną człowieka od marketingu, to nie mówię o tym, że dostaną, tak, akurat w swojej organizacji, tylko mi się tak otworzyło, że każda nowa osoba, która wchodzi do organizacji, zmienia tą organizację. I to, że się, nie wiem, raz umówiliśmy w takim stanie osobowym i osobowościowym, w jakim jesteśmy, na pewne rzeczy, to każda nowa osoba, która wchodzi, wymaga tak naprawdę przeglądu, do pytania też, tak, takiego podmiotowego potraktowania, do pytania i być może rewizji i zmiany tych zasad czy ustaleń, które poczyniliśmy wcześniej, bo to już jest zupełnie inny zespół, bo wchodzi osoba z inną historią, z innym doświadczeniem, z innymi potrzebami, a z inną energią. I ja się śmieję, że to bardzo dobrze widać wśród koni, kiedy się wprowadza nowego konia do stada. Stada, które jest hierarchiczne, które jest uporządkowane, które jednocześnie też daje niesamowitą przestrzeń jednostkom na to, żeby były sobą. I ta hierarchia służy tylko i wyłącznie do zapewnienia bezpieczeństwa w stadzie koni. Służy do wychowywania, służy do przekazywania, że tak powiem, tej wiedzy takiej praktycznej, tak, którą konie przez wieki zdobyły. Bo po prostu takiego nowego konia się uczy. Konie go uczą na swoim pastwisku, że wiesz co, tej rośliny to się nie je, bo potem się będzie skręcać, a tą w dużych ilościach, ale tylko jesienią. A tą gdzieś indziej to widać, jak te konie właśnie odpowiedzialne za uczenie prowadzą tego nowego osobnika. On oczywiście dostaje bęcki też na dzień dobry tam od właściwych koni, które mają sprawdzić jego waleczność, tudzież wskazać mu jego rolę w stadzie. Ale to już jest inne stado wtedy, tak? Więc to myślę, że tu jest tak samo, że to jest inny zespół, jak ktoś wchodzi nowy. No. Słuchajcie, mamy 11:09. No właśnie. O czym jeszcze nie porozmawialiśmy, abyście jakoś tam chcieli na końcówce jeszcze napocząć? Ja może się odniosę tak do podsumowania, tak jak zrozumiałem, współodpowiedzialność, a w zasadzie mi się to domknęło z tym, że generalnie wychodząc od samej góry, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za współrealizację naszego celu, tak, który sobie ustaliliśmy, nie? I stopniowo to możemy się oczywiście dzielić, wchodzić w poszczególne role i coraz bardziej to uszczegóławiać, tak? Ale ostatecznie sprowadza się do właśnie takich, nazwijmy to, mikroodpowiedzialności, tak, które bierzemy w pewnym siebie. Tak, ja to tak rozumiem i tak to też praktykują różne zespoły, więc to jest moje doświadczenie. Widzę, że na poziomie rezultatów to się sprawdza. Ale znowu wrócę do tych powiedzeń, każdy jest kowalem swojego losu, w związku z tym każdy sam może wykuć ten turkus tak, jak uważa za stosowne. Ważne, żeby to służyło po prostu zespołowi. Dokładnie, to jest chyba najważniejsze, żebyśmy my w tym się dobrze czuli i żebyśmy szli tam, gdzie chcemy, w taki sposób, w jaki chcemy i widzimy, że to działa. Też teraz mi się jeszcze otworzyło, słuchajcie, właśnie a propos takich celów, tak, bo to mówimy, że gdzieś tam idziemy, to trochę z tą misją, wizją i tymi celami. Takie pytanie, czego chcecie, czego nie chcecie, że jak jest budowany zespół, to jest ten cel, wokół którego ten zespół jest budowany, ten cel, tak nazwijmy, firmowy, tak, taki związany z tym, po co tu jesteśmy w tej firmie i po co jest ten zespół. Ale też w tym celu firmowym muszą być te cele indywidualne, te potrzeby każdego członka zespołu zrealizowane, przynajmniej te kluczowe, bo jeśli tego nie będzie, to ten zespół nie będzie funkcjonował. I myślę, że to jest też taki odcisk takiej turkusowej łapy na tym sposobie tworzenia zespołów dzisiaj i organizacji tych zespołów wokół celu, że kiedyś po prostu mówiliśmy, dobra, taki mamy cel do zrealizowania, w związku z tym go realizujemy,
i nie musimy się dostosować. Tak, tak. I jeżeli realizacja tego celu firmowego, tak, zespołowego wymagała siedzenia po godzinach tak zwanych, to nikt się nie pytał na przykład, czy nie wiem, Dominika, jesteś gotowa, jaki ty masz cel, tak? Bo jeżeli na przykład jesteś w tym projekcie, bo chcesz się nauczyć, nie wiem, pracować w jakimś tam systemie albo to jest twój cel rozwojowy taki, zdobyć nowe kwalifikacje na przykład, no to jest pytanie, czy jesteś gotowa w takim razie zostawać po godzinach na przykład, tak? Jeśli mówisz, słuchajcie, no nie jestem gotowa, chcę się rozwijać, chcę rzeczywiście, dalej to jest mój cel w tym zespole, ale nie mogę zostawać po godzinach, bo muszę, nie wiem, dziecko odebrać, kota nakarmić, nie wiem, męża wygłaskać i tak dalej, no to my jako zespół powinniśmy to uszanować w tym momencie, tak, że okej, to ty nadal masz tą potrzebę i ten cel, ale w takim razie na poziomie jak, na poziomie drogi, na poziomie twojego zaangażowania, sposobu wykorzystania twojego potencjału i umiejętności, no będziemy musieli się inaczej umówić, nie? Po to, żebyś też oprócz realizacji tego celu firmowego zrealizowała swój indywidualny cel, swoją indywidualną potrzebę. A może być ktoś, kto powie, a ja bym chciał spróbować na przykład dowodzić, tak? Zobaczyć, czy ja umiem. I potrzebuję w związku z tym waszego feedbacku, jakim byłbym przywódcą, nie? Więc to są te takie dla mnie kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o poszanowanie podmiotowości ludzi na etapie tworzenia zespołu wokół celu. No i tutaj rzeczywiście wracamy do tego, co Krzysztof powiedziałeś, czyli ta pełnia i to taka samoświadomość, jakim człowiekiem jestem, jakie mam swoje mocne strony, jakie mam demony, jest też ważna, nie? Mi się wydaje, że to też jest wyzwanie, bo niektórzy ludzie w ogóle nie widzą takiej potrzeby, że to jest w ogóle ważne. Mhm. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem w sumie odnośnie też właśnie tej pełni i powiedzmy pewnych demonów, tak, czy braków, które możemy mieć też samym w sobie, tak, i czegoś na przykład nie widzieć, nie być w stanie zrozumieć, nie? Gdzie też zdarza mi się właśnie dojść do tego, że nie wiem do końca, jaka jest jakby potrzeba z jakimś działaniem i stwierdzam, że w takim razie mogę przynajmniej przeprowadzić eksperyment i zobaczyć, co się stanie, jeśli coś tam się nie będzie działo, nie tak jak tego oczekiwałem. Po prostu, żeby w pewien sposób zaobserwować i zbadać, jaki to ma na mnie wpływ, nie? Więc tak właśnie też by tych spotkań, Milena, o których mówiłaś, nie? Że na przykład za miesiąc się spotkamy, nie? Można by na przykład zrobić eksperyment, żeby zobaczyć, czy jeśli się nie spotkamy za miesiąc, tak, czy te osoby mają świadomość, że tego spotkania nie będzie, czy też będą w stanie jakby sobie z tym poradzić i działać może trochę inaczej, nie? Jednocześnie, czy tobie to też coś daje i czy potem robiąc jakiś mały retro, tak? Stwierdzacie, że w takim razie potrzebujemy tych spotkań, bo ci nie potrzebujemy. No, to jest. No i pytanie, tak, czy rzeczywiście za miesiąc, czy wcześniej, czy a co w międzyczasie? Bo to też jakby w takim kontrakcie zespołowym warto zawrzeć, nie? Że ja jestem dużą zwolenniczką zasad. Że w ramach tych głównych zasad zawsze można się na nie powołać i to też fajnie buduje fundament do takiego właśnie retro, do feedbackowania wzajemnego, do wspierania siebie w tym wzrastaniu i też na drodze realizacji celów, nie? To jest też pomocne, takie zasady. I to jest fajne, że każdy zespół może sobie zrobić swoje. Nawet w ramach tej samej organizacji. Dokładnie tak. 11:16, myślę, że chyba rundka zamknięcia już, wiecie? Po prostu. Iwona nas opuszcza, napisała na czacie, że nam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Uczestniczyłam tylko biernie, wyniosłam dużą wartość z tego, o czym mówiliście i dziękuję, dobrego dnia my również. Super. No to, czyli było ciekawe. Ja przeczytałam moje notatki, bo tam robię to wizualne, pomyślałam, że może się podobają, zawsze ludzie się uśmiechają, jak dostają takie wizualne notatki. Ale to super. Dzięki. No. To super są. Już właśnie przeglądam.
Bardzo się cieszę. Ćwiczę się, więc wszelkie te feedback jest wskazane, tak? To trzeba pamiętać i w ogóle. Dla mnie to będzie wyzwanie, bo ja nie za bardzo, że tak powiem, umiem rozczytywać i tak dalej, a zawsze mi się podobało, że ktoś tak potrafi, więc ja sobie to będę rozkminiać. Fajnie, fajnie. No dobra, no to rundka zamknięcia, nie wiem, no Krzysiu, może ty na początek. Z czym wychodzisz? To na tym polega rundka zamknięcia, czyli z czym wychodzisz ze spotkania? Czuję się lepiej z tym, w jakim kierunku idą moje myśli przede wszystkim, tak, więc to jest coś, co buduje moją jakby podstawę, tak, nie wiem, wręcz jakby światopoglądu w tym przypadku, nie, trochę bardziej, więc czuję się na pewno lepiej ze sobą. Po rozmowie z wami, tak? Jeśli chodzi o zrozumienie, to współodpowiedzialność, tak, jest dla mnie tym, co trochę może być takim rekonstrukcyjnym składnikiem. Jeszcze zastanawiam się, jak to właśnie dokładnie poukładać u siebie w głowie w całości, więc na pewno to wynoszę. No i bardzo dobrze czuję się w ogóle, rozmawiając tak swobodnie z wami, czując, że właśnie jesteśmy w bezpiecznym środowisku, tak? To jest coś, co dla mnie zawsze dużą wartością samą w sobie, nie? Jak się bierze udział w takich spotkaniach. Także dzięki. Super, dzięki. Milano, a ty? Ja wychodzę z odciętą kulą u nogi, że nie tylko ja muszę budować zespół. Tak, tak. Poza wszystkimi innymi rzeczami, które wynoszę, to jest najważniejsze, więc bardzo dziękuję Tobie, Andrzeju, a wszystkim Wam za te ciekawe dyskusje. Dla mnie to też jest ogromnie takie uwalniające móc rozmawiać o tym. Po prostu. I że nie trzeba tego tłumaczyć od zera, o co chodzi mi. To jest po prostu wspaniale. Się czuję jak w domu z wami. Dziękuję bardzo. Super, ekstra. Aniu, coś ty chcesz powiedzieć? Ania, jeśli coś mówisz, to musisz mikrofon najpierw sobie włączyć. Jeżeli chcesz, oczywiście. Jeżeli chcesz. Jeśli nie chcesz, to napisz nam na czacie. Jeśli jeszcze jesteś z nami, to też jest taki zawsze dar dla uczestników spotkania, tak? Jeśli każdy powie, z czym wychodzi, to też dla mnie to jest zawsze takie, a kurczę, serio? To było dla ciebie ważne? Dobrze, to jak będzie Ania chciała się wyrazić, to się wyrazi. Dominika, jak tobie było? Ja zawsze bardzo mi miło słyszeć, bo rzeczywiście to jest coś, na czym mi zależy, kiedy mówicie, że czujecie się tutaj bezpiecznie. To jest, że jest taka atmosfera zachęcająca do otwartości. To dzięki, jeżeli chodzi o. Oj, coś mi się tutaj podziało. Jeżeli chodzi o to dzisiejsze nasze spotkanie, to też właśnie bardzo się cieszę, że mogliśmy mieć taką przestrzeń, żeby właśnie tak sobie pogadać trochę bardziej na luzie, bardziej zgodnie z jakimś takim flow. Dzięki w ogóle, Milena, za ten twój case. Bo jest bardzo ciekawe i właśnie widać na takich sytuacjach, ile tutaj się w ogóle różnych wątków miesza w jakimś takim jednym przypadku właśnie, ile jest, jakie to wszystko jest złożone tak naprawdę, ile jest różnych warstw i poziomów. Mhm. Dzięki wielkie. Gosiu, a tobie co w głowie gra po spotkaniu? I ja w ogóle przede wszystkim mam dużą wdzięczność dla każdego, kto był, kto słuchał, zabrał głos lub po prostu milcząco sobie uczestniczył i przysłuchiwał się, bo to też karmi moją taką potrzebę gdzieś tam niesienia tych myśli, tak, tej zmiany, którą ukierunkowanie na podmiotowość naszą również w pracy, tak, również w różnych takich sytuacjach zawodowych, w których jesteśmy,
no może to uczynić, że tak powiem, dużo dobrego na świecie i to jest dla mnie ważne. Fajnie, fajnie też, Krzysztof, dzięki za to podniesienie tej pełni jako jakby przedstawienie jej tak naprawdę gdzieś tam na ten początek. To jest bliskie mojemu sercu i teraz nawet tak, nawet jak podświadomie tak czułam, to teraz mam takie poczucie, że dzięki temu dostałam też zgodę na to, że mogę tak sobie właśnie żonglować tymi filarami i je przestawiać tam, gdzie mi pasuje jakby bardziej w danej sytuacji. I cieszę się niezmiernie, Milena, że poznałam osobę, która myśli o tym, chce iść w tym kierunku, robi coś w tym kierunku, szuka, próbuje i tak organizuje swoją firmę i ludzi w firmie, żeby chociaż kawałkami, pomalutku coś się wydarzało w takim właśnie kierunku, bo to tak naprawdę o to chodzi. I zabieram sobie też wiele takich przemyśleń dla mnie, więc fajnie, bo idą długie wieczory, więc będę miała o czym myśleć po prostu. No dla mnie też jeszcze może dodam a propos właśnie ciebie, Milena, że to jest dla mnie takie też inspirujące. A propos tego właśnie, jak w jednej firmie, jak są różne podejścia, jak to może funkcjonować i jestem bardzo właśnie ciekawa, jak to będzie dalej u ciebie przebiegało a propos właśnie twojego podejścia i twojego brata, tak? I dodatkowo tego, że jesteś jeszcze rodziną, więc to jest dodatkowa jakaś taka warstwa w tym wszystkim. Mam nadzieję, że nie będę przebiegać samoistnie, tylko będziemy mieć udział. No. A ty, Andrzeju? A ja chciałem podziękować za fajne spotkanie, za to, że znowu sobie potwierdziliśmy, że w tym centralnym miejscu jest człowiek. I to wszystko się kręci wokół człowieka, a nie człowiek się kręci wokół czegoś. Mm. To jest ważne. Jak będziemy o tym pamiętać, to będzie duża wartość. Tu, Milano, dzięki wielkie za fajny case i trzymam kciuki. Z ciekawości, jak to będzie, bo to będzie fajna przygoda tak naprawdę. No. Dla wszystkich, nie tylko dla ciebie, tylko też dla ludzi w organizacji. Krzyśku, dzięki za tą perspektywę pełni i dzięki temu to też mi to w głowie miałem taką dodatkową myśl, która mi się pojawiła. No i w ogóle gościu Dominiko, wielkie dzięki za wasze tutaj wtręty różne, fajne, szerokie i nieszerokie, ale rozwijające bez dwóch zdań. Fajnie. Dzięki było. Również. Słuchajcie, teraz wysłałam wam link. Organizujemy webinar z moim bratem, jak chcecie zobaczyć mojego brata. To jest webinar dla osób po 40 roku życia, które noszą okulary, więc jeżeli to was jakoś dotyczy, to... O, dotyczy. Ja się łapię. Ja też. Rozmawiałam z jednym gościem z agencji marketingowej i tak na koniec on nosi okulary, więc wiecie, jak ktoś nosi, to ja zawsze tam zagaduję. No i mówię do niego, że taki webinar, że po 40 i że, no, że przecież ewidentnie się łapał. On mówi, ja mam 37, nie? I po prostu, a wygląda na 55. Więc obraziłam go po prostu mocno. No bo na wygląd trzeba zapracować. Dobra. Zapraszam was serdecznie na webinar, może podać. Dobra, wielkie dzięki. Dzięki za to w ogóle dzisiejsze turkusowe śniadanie. Następne turkusowe śniadanie w Łodzi będzie jak zawsze w pierwszą środę miesiąca. Jeszcze pokminimy, z czym wejdziemy w to śniadanie. Czyli 2 grudnia. W międzyczasie coś powinno być na pewno w drugi piątek miesiąca, czyli już teraz? Nie, w przyszły piątek będzie Wrocław. Cieszyn był wczoraj. Coś piątek 13 Wrocław. Tak, piątek 13 Wrocław. Więc to. Myślę, że warto, bo są ciekawe tematy. No dobra, kochani, to dzięki wielkie, miłego dnia. Kończymy. Na niech razie. Wam będzie turkusowo, na waszą miarę i potrzebę. Pa. Dzięki. Pa.